Było 24 godziny temu, byliśmy w St. Louis. Bardzo szybko musieliśmy wsiąść w nasz wymyślony, jakby nie patrzeć, samolot i przemieścić się z Missouri prosto na wschód, prosto do domu. Tak jest, prosto do Nowego Jorku, prosto do domu najbardziej rozpoznawalnego, nie bójmy się tego słowa, klubu baseballowego na świecie. Jeżeli ktoś słyszy o baseballu, jeżeli kogoś się poprosi o wymienienie nazwy jednego klubu baseballowego, no to z czystym sumieniem mogę postawić wszystkie moje pieniądze, a nie mam ich wiele, na to, że będą to właśnie New York Yankees, a ci podejmują dzisiaj po raz trzeci w ciągu ostatnich trzech dni i ostatni raz w tejże serii Tampa Bay Rays na relację komentatorską po polsku z meczu Divizji American League East pomiędzy New York Yankees a Tampa Bay Rays. Zapraszam Was Jakub Kozłowski oraz Oliwier Zagajski. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Mecz dla Oliwiera z małym, jak powiem, podtekstem, ponieważ tak, to jest, Oliwier dokładnie. Po cichu wspiera Tampę, ale oczywiście tutaj doskonale wiemy, że jako iż jesteśmy komentatorami, no to obiektywizm musi oczywiście być oczywiście Oliwierze zachowany. Bezstronność przede wszystkim, oczywiście, że tak. Zgadzam się w Tak jest. Oliwierze, może szybciutko parę statystyk przed meczem, aby wprowadzić nam, póki mam tutaj reklamę Google'a, póki nam nie mamy jeszcze widoku na Yankees Stadium. Tak jest, przypominamy, że gramy w Nowym Jorku, tak jak już wspomniałem. Może przytoczysz może sytuację gości, jak to wygląda w tabeli, ponieważ jak dobrze wiemy od paru lat Dywizja Wschodnia w American League jest bezdyskusyjnie najciekawsze do oglądania w całym amerykańskim baseballu. Tak jest, mamy ścisk w Dywizji Wschodniej American League. Tampa na czwartym miejscu, Yankeesi prowadzą w Dywizji na pierwszym miejscu. Bilans Tampa w tym sezonie 12-10, Yankees nieco lepszym bilansem 14-7, 7 porażek, także Yankees prowadzą w Dywizji, a tam trochę niżej mamy ścisk, mamy Boston, mamy Baltimore, mamy Toronto, jest tam ścisk. Zobaczymy, jak się to rozwinie. I mamy dzisiaj mecz, jest to mecz o wygranie tej serii. Mamy stan serii 1-1. Kto dzisiaj wygrywa w Yankee Stadium? Na Yankee Stadium wygrywa całą serię. Dokładnie tak. Lepiej tego ująć się nie da. Trzeba powiedzieć prawdzie w oczy, że choćby za sprawą tego pana, za sprawą Arona Judge'a, pamiętamy oczywiście rok 2022 i rekord pobity, rekord home runów, jeżeli chodzi o American League, 63 home runy, jeżeli nie pamięć się myli, na tej cyfrze zatrzymał nam się licznik tamtego jegomościa, a oczywiście jest on pod skrzydłami tegoż oto pana. Jeżeli dobrze pamiętam imię, nazwisko, to jest Kevin Cash, natomiast może nie o Kevinie Cashu, o Aaronie Judge'u wspominałem, 63 home runy w 2022 roku, w 2023 ta liczba troszeczkę spadła, w tym roku będzie jeszcze trudniej, ponieważ ma obok siebie istną gwiazdę, drugi najgorętszy transfer w tym sezonie, czyli Juana Soto. Juan Soto, tak, musimy go wziąć także pod lupę, kosmiczna gwiazda, niedawno San Diego, teraz Yankees, trudno się przyzwyczaić, ale trzeba. Mamy ogólnie w Nowym Jorku wiele nazwisk, których byśmy przed startem sezonu 2023, nawet chyba w snach byśmy nie typowali, że zobaczymy ich pod koniec, bądź też w połowie kwietnia właśnie w barwach zespołu z Nowego Jorku. No bo dla przykładu właśnie Juan Soto, zaczynający karierę w Washington Nationals i od razu już sensacyjne mistrzostwo. Później San Diego Padres i NLCS, tam pojedynek przegrany z Filadelfią, Phillies, ale tam była zacięta walka między San Diego i Filadelfią. Tylko mamy dalej, no Anthony Rizzo już od paru lat już zakłada te białe koszulki z czarnymi pionowymi pasami, ale takim nowym transferem również jest choćby Alex Verdugo, który nie tak dawno, bo sezon temu wygrał nam jeszcze w American League East, przepraszam, ale grał dla ich śmiertelnego rywala, czyli dla Boston Red Sox. Tak jest. Jeśli chodzi o Tampę, tutaj mamy trochę zmian w pozycji, to znaczy Randy Arosarena nie gra dzisiaj na swojej nominalnej pozycji, czyli na lewym zapolu, gra na środku, a Yandy Diaz, czyli gwiazda Rays występujący na pierwszej bazie, gra dzisiaj na pozycji designated hittera, na pozycji DH-a. To jest ciekawa zmiana, ale
też doskonale wiemy, Oliwierze, że trenerzy lubią sobie szachować składami, jeżeli chodzi o przygotowanie pod rywala. To mamy ciekawostkę, jeżeli chodzi o zawodników, którzy grali zarówno dla Tampy, jak i dla Yankeesów w swojej karierze. Tutaj zakończyła nam się grafika na Misutin, na japońskim, bodajże to był chyba pierwszobazowy, ale nie chcę tutaj dać sobie ręki uciąć, że na tej pozycji grał na Japończyk. W każdym razie w tym meczu żadnego zawodnika z kraju kwitnącej wiśni nie zobaczymy. Na pewno w składzie Tampy nie mamy żadnego zawodnika z Azji. Co do Yankeesów również. No i mamy właśnie przedstawienie składu Tampy, Oliwierze. Tak jest. Numer 1 Yandy Diaz. Numer 2 Randy Arozarena. Trójka Richie Palacios. 4 Isaac Paredes. 5 Austin Shenton. 6 Amed Rosario. 7 Caris Matt. 8 Zmiana na pozycji catchera. Dzisiaj nie René Pinta. Ben Rothwert. I na shortstopie Jose Caballero. A będzie zaczynał w obronie dla Yankeesów Luis Hill. 3 starty w tym sezonie, 1 porażka, takie same statystyki jak w przypadku Diel Hola w poprzednim meczu, który komentowaliśmy wczoraj. No i dobrze pamiętamy również, Olivier, jak się Diel Hall zachował, jak mu poszło w starciu z Tampą. Różnica między Hallem a Hillem jest taka, że Hill już od wielu, wielu lat gra jako starter, a Hall od tego sezonu dopiero rozpoczyna nam mecze. I też era przemawia na korzyść Hilla. A mamy teraz przedstawienie, zanim właśnie Hill, mamy przedstawienie gospodarzy w defensywie. Lewe zapole Alex Verdugo, środek Aaron Judge, prawe zapole Juan Soto. 3 prawozapolowych nominalnych na zapolu dzisiaj u Yankeesów. Środek pola to Oswaldo Cabrera, Antony Volpi. Mamy również na drugiej bazie, nie Curtisa Mida, to oczywiście w Tampie. Na drugiej bazie mamy Gleybera, Torresa, no i na pierwszej bazie oczywiście Antony Rizzo, a za górką, za pałkarzem kucać nam będzie oczywiście Jose Trevino. Tak, lokalna godzina na Yankee Stadium, 13:35, 52 stopnie Fahrenheita. Czyli tak jest. Taka dosyć średnia temperatura. A już teraz at-bat w batterboxie. Dzisiaj DH, normalnie pierwszobazowy Yandy Diaz. Luis Hill kontra Yandy Diaz. First pitch. I od razu foul ball Yandy'ego Diaza. Średnia w tym sezonie 233, także dosyć ok, ale Yandy miewał lepsze początki, miewał lepsze statystyki. Jeden home run w tym sezonie na razie u Yandy'ego. Tak. Drugi foul ball. Ale ma ciąg na piłkę, ma ciąg, drugi kontakt. Sędzią dzisiejszego meczu John Lipka, z tego co widzimy po ciekawej statystyce, jest raczej przyjazny pałkarzom, aniżeli miotaczom. W poprzednim meczu San Luis kontra Milwaukee, tam chyba również sędzia główny był bardziej przyjazny dla pałkarzy, ale też potrafił się zrekompensować. Także zobaczymy, jak to będzie dzisiaj na Yankee Stadium. Miejmy nadzieję, że będzie jak najmniej kontrowersji, jak najmniej się o tym będzie mówiło. Yandy Diaz. No, czwarty z rzędu foul ball. Maciek na tą piłkę. Na razie Luis Hill tutaj samymi fastballami częstuje nam Yandy'ego. Wszystko leci w strefę póki co. No i tutaj pierwszy nie fastball, tylko change up i od razu tutaj widać efekty. Piłka zdecydowanie poniżej. A tutaj widzimy nominalnego lewozapolowego, dzisiaj środkowy zapolowy Randy Arozarena. Tak ma same. Ciąg na te fastbole Yandy Diaz. Ma ciąg, oczywiście, że tak. Coś Hillowi nie wychodzą te inne narzuty. Kto wie, czy to może nie będzie recepta dzisiaj na Luisa, przynajmniej na początku tego meczu. Oj, tutaj na styku, ale sędzia bez wątpienia wskazał na bola. I zdobył change-up. To jest tak, drugi change-up Luisa Hilla. Drugi raz pod strefą, ależ bliziutko dotykała ta piłka. Nie. I tu widzimy znowu fastball. Recepta jest prosta. Hill rzuca fastballa. Yandy robi kontakt. Także tutaj Hill. No te fastbole. Nie będzie to może najlepsza opcja. Jest, i w końcu odbił. Nie za siebie, ale za lekko. W stronę drugobazowego. Yandy Diaz jest out.
9 narzutów do tej pory oddał Luis Hill tylko na jednego Yanniego Diaza, także poniekąd swoją robotę Diaz wykonał. Może nie zdobył bazy, był groundout, jeżeli chodzi o DH-a Tampy, ale mimo wszystko jednak wymęczył nam Luisa Hilla na początek i da szansę Randy'emu Arozarenie. Średnia 165, także od u niego też cienko. 6 RBI, 2 home runy, także jeden więcej niż jego poprzednik. No mimo wszystko również, jeżeli chodzi o tą, no też o gwiazdę, umówmy się. To są nadzieje Tampy. Debiut Randy'ego bodajże w sezonie 2021. Jednak po Randy spodziewaliśmy się trochę więcej na start tego sezonu, na ten moment również po Luisie Hillu byśmy się spodziewali troszeczkę większej jakby skuteczności, większej efektywności. 12 narzutów, 3 bole, 3 biegi poza strefę i 3 bole, ale właśnie dopiął swojego czwarty change-up, doczekał się tego change-upa Luis Hill i mamy pierwszy strajkot w tym meczu na konto Luisa Hilla. Tak, szybka tutaj rozprawa Randy Arozarena, nie jest tak, jak to powiedziałeś, nie jest to jego dobry początek sezonu. Dosyć, nawet bardzo bym powiedział, słaba tutaj średnia odbić, a tutaj mamy już na abaterboxie Richie Palacios, dzisiaj na lewym zapolu. Średnia 302, jak na niego bardzo dobrze, 2 home runy, 3 RBI i bardzo wysoki on base percentage. Oj, przypominam... Tutaj. Przypomina mi się troszeczkę jeden z zawodników San Luis Cardinals, który również miał cienkie wyniki, jeżeli chodzi o home run i RBI, ale miał bardzo wysoką średnią. Chyba to był Lars Newtbar, ale ręki sobie uciąć za to nie dbam. Nie dam. Michael Siani też nie miał wysokich liczb, a coś tam poodbijał. Tutaj trzecie pole z rzędu, dobra oko Ruciego Palaciosa, z czego ten drugi narzut, no taki tutaj trochę się odsunął Palacios, żeby nie rozstać. Zobaczmy, Hill musi teraz rzucić celnie. Nie rzuca i mamy szybkie 4 bole bez żadnego strajku. Richie Palacios przechodzi sobie, truchta sobie na pierwszą bazę. A już teraz Isaac Paredes. Isaac Paredes. Trudna wymowa, jednak to S, nie Z. 5 home runów, 14 RBI w 20 meczach, średnia 270. Tutaj statystyki naprawdę robią wrażenie, jak na te pierwsze 20 kolejek w wykonaniu Isaaca Paredesa. Dzisiaj na trzeciej bazie zawodnik bodajże z... nie z Wenezueli, chyba z Dominikany, jeżeli nie pamięć nie myli. No, w każdym razie też jeden z bardzo barwnych punktów, jeżeli chodzi o Tampę. Sprawdzenie Palaciosa bezpiecznie. Bezpieczny Richie Palacios. W poprzednim meczu, który komentowaliśmy, czyli Milwaukee Brewers kontra San Luis Cardinals, również było parę takich pick-offów, każdy z nich nieudany. Luis Hill, wysoka piłka, nie dał rady złapać tego Isaac Paredes. 1-1. Stan pojedynku, Luis Hill nie zszedł nam jeszcze z górki, a już nam wejdzie na pułap 20 narzutów. Szykuje się bardzo intensywny dzień w pracy dla miotacza Yankees. 1-1, zdecydowanie tak, za wysoka zobaczymy, piłka. Ile inningów dzisiaj tutaj nam zaprezentuje Luis Hill w swoim wykonaniu. Tutaj zdecydowanie za wysoka piłka, czujne oko Isaaca Paredesa. No jeżeli będziesz rzucał tak pośrednio 22 narzuty na zmianę, no to więcej niż 5 zmian to raczej nam Hill nie pociągnie. Ja raczej nie. No chyba, że będzie naprawdę perfekcyjny, jeżeli chodzi o wynik. A tutaj back to no, back, taki zbyt wysoki narzut, change up. Coś zgubił tą celność po Yanny Diazie. Zgubił ten rytm, czyżby drugi walk z rzędu? Jakby Diaz go trochę rozproszył, jakby go zdenerwował tym, że 9 narzutów oddał w strefę i był bardzo agresywny, tak teraz agresywny był Paredes, troszkę chyba spóźniony na tego fastballa. Wydawało się, jakby oczekiwał Kerbola, przepraszam, change-upa, nie Kerbola. Właśnie, tylko 2 narzuty na razie. 2 rodzaje narzutów oddał nam Luis Hill. Czekamy, co jeszcze pokaże nam miotacz Yankeesów. Czas wzięty przez Diaz, przez Isaaca Paredesa. Pełen stan, 3-2. No, trzeba być naprawdę czujnym. Tutaj coś się musi wydarzyć. Przy tym stanie Contreras, San Luis lubi ukraść bazy. Co będzie z Palaciosem? Piłka wybita na terytorium faulu Paredesa. Tak, pierwszy slider w tym meczu od Luisa Hilla. Tak, a więc doczekałem się tak naprawdę jakiegoś innego narzutu ze strony Luisa Hilla. No, mówiłem o tych 22 narzutach. Będziemy mieli przynajmniej tych narzutów 24.
Tak, rozgrywa się tam Austin Shenton, ale mamy kwestia, czy wejdzie to w tym proszę, ringu. zmiana kija Zmiana u kija. Isaaca Paredesa. Coś tam nie grało, jeżeli chodzi o ten kij. Może złamał kij przy którymś z zamachów, nie wiemy. No nie słyszymy oczywiście dźwięków ze stadionu, więc nie słyszeliśmy, czy ten kij faktycznie pękł gdzieś tam przy rękojeści. Czy jednak nie, w każdym razie stan 3-2, Isaac Paredes z nowym kijem. Jak to wyjdzie, Ależ nie na wyjdzie! Tutaj. Zamrożony Isaac Paredes, bezbłędny Luis Hill, no może poza tym jednym łokiem, jednak Luis Hill bezbłędny, 0-0, no, a do głosu niedługo dojdzie nam. Isaac Paredes według mnie powinien być na pierwszej bazie. Oj, wydaje mi się, że nie. Tutaj jednak narzut był idealny w prawy dolny róg strefy, jeżeli nawet Isaac Paredes pytał się sędziego, czy ta piłka faktycznie była w strefę, czy on coś źle ocenił. No tutaj decyzja była jednoznaczna. Sorry, Isaac, pomyliłeś się. No nic, póki co zero hitów Tampy, jeden walk. A już teraz na górce mytacza. Aaron Civale. Trzy występy, trzy starty w tym sezonie, bilans 2-1, era 2,74, także dobra, prawda? Tak, naprawdę bardzo dobry start, bardzo dobry początek. Tak z ciekawości spojrzałem sobie na, nadrobiłem sobie skrót meczu mojej ulubionej drużyny, czyli Toronto Blue Jays, która grała sobie z San Diego Padres. No i tam Jose Berrios, średnia na trzy starty 1,03. Jeden punkt na 9 zmian i ja nie widziałem takiej zmiany u żadnego startera, chyba odkąd zacząłem oglądać MLB. No może poza oczywiście tymi pierwszymi dwoma kolejkami sezonu, no ale jednak. Po tych 3-4 meczach to zwykle właśnie miotacze już zaczynają wchodzić na ten poziom 2,3, 3 era, 4 era. No a tutaj Berrios ledwo ponad 1, także bardzo dobry start, jeżeli chodzi o Asa Toronto, ale do Toronto może dojdziemy sobie któregoś innego dnia. Na razie skupiamy się na tym, co widzimy na Yankee Stadium, a na naszych ekranach Aaron Civale. Aaron Civale, 4 starty, bilans 2-1. Zobaczymy, jak to będzie. Aaron Civale, a pierwszy w batterboxie shortstop drużyny gospodarzy Anthony Volpe. 5 home runów, z tego co 4 home runy puszczone, 5 walków puszczonych w tym sezonie przez Arona Civala. Także jeżeli chodzi o walki, to no, nie ma tragedii, ale jeżeli chodzi o home runy, jednak bym się tutaj troszkę zaczął obawiać. Tak, pierwszy narzut Cutter tutaj. Tutaj Cuttery są w repertuarze Arona Civala od Luisa Hilla. Jeszcze ich nie widzieliśmy. Pójdzie od niego większość fastballi, para change-upów, jeden slider. Aaron Civale, pierwszy póki co foul ball do tyłu, tutaj zdecydowanie, i czy check swing? I tak, zdecydowanie piłka zewnętrzna, ale był minimalnie ten kij poza linią. Anthony Volpe, 2 strajki. 382 średnia przy pierwszych 15 meczach, a w ostatnich 5 meczach średnia 100. Także strasznie zwolnił nam Anthony Volpe przez ostatnie 5 meczów. No i bardzo na tym ucierpiała jego średnia. Tutaj i szybka przygoda Antonego Volpiego. Kolejna zewnętrzna piłka i kolejny i to był curveball. Musi być trochę czujniejszy Antony Volpe. Zobaczymy go jeszcze potem w batterboxie, zobaczymy jak będzie tamtym razem. A teraz, no, pozwolę ci zapowiedzieć tą gwiazdę. No cóż, gwiazda światowego formatu. Drugi najgorętszy transfer w tym okienku transferowym. Zaraz po Shohei Ohtanim. Juan Soto, drodzy Państwo, średnia 354, tak jak na tego na młodego, już młodą legendę, można powiedzieć, baseballa przystało. Naprawdę bardzo dobry start sezonu. 5 home runów, 20 RBI, także naprawdę bardzo porządne liczby. No i nie bez powodu Juan Soto wystawiony na dwójce. Spodziewaliśmy się jednak Volpiego na pierwszej bazie. On ma tempo, on ma prędkość, on umie ukraść bazę. No ale niestety dla niego w pierwszej zmianie to się nie wydarzy. Czwarta średnia w American League. Najczęściej w American League był na bazach. No i trzecia największa ilość RBI, jeżeli chodzi o Juana Soto. Także liczby nie kłamią, jeżeli chodzi o prawo zapolowego Yankeesów. Mówiłem przy przedstawieniu składu defensywnego, że mamy nominalnych trzech prawozapolowych na tam za infieldem u Yankeesów. Ależ padający liść, piękny curveball.
Piękny, piękny Kerbal, górną część strefy, taki nieprzyjemny narzut, jednak tak bałkarze nie lubią takich narzutów, no bo jednak ciężko ocenić takiego Kerbola kończącego się w górnej części strefy, no nigdy nie masz pojęcia, jak wysokość taki Kerbol zakończy. Wracając, zarówno Verdugo, jak i Judge, jak i Juan Soto grali w poprzednich latach właśnie na prawym zaporu, czy to w Yankeesa, czy to w byłym klubie, czy to właśnie w San Diego Padres, czy to w Boston Red Sox, jak to było w przypadku i Soto, i Verdugo, czy to w Dodgers właśnie, jeżeli chodzi o Verdugo. No i właśnie, na naszych ekranach tym razem już taki oryginalny na dzisiaj prawo, nie, przepraszam, drugi, nie oryginalny, środkowo zapalował ten mecz, Aaron Judge, i Aaron Judge dostanie swoją szansę. Tak jest, Juan Soto nie musiał nam się jakoś specjalnie namęczyć, przystanie 3-1, Aaron Civale puszcza za darmo nową gwiazdę Yankeesów, no i wchodzi na pałkę rekordzista pod względem homerunów w American League, Oliwierze. Tak, numer 99, Aaron Judge, kolejna gwiazda New York Yankees w tym sezonie. Póki co jego średnia nie powala. Zobaczymy, czy w tym meczu minimalnie poprawi pierwszy jego narzut i od razu strike. Blisko lewej krawędzi sweeper, 80 mil na godzinę. Machnięty, nietrafiony. Czeka tam Juan Soto na pierwszej bazie, może jakaś kradzież. Zobaczymy, poczekamy. Drugi narzut. Tutaj zdecydowanie już Aaron Judge bez wątpliwości. Wyglądało jakby Rodvert czekał na Juana, jakby tak przygotowywał się trochę pod niego razem z Civalem, ale nie doczekali się kradzieży. Ale nie ma się co dziwić. Wiedząc, że taka gwiazda, zawodnik tego formatu jest na pierwszej bazie puszczony łokiem, trzeba być czujny, a tutaj prawie że bliźniaczy narzut. Tym razem Cutter w podobne miejsce, Aaron Judge tak samo. Czujny. Juan Soto nie słynie jakoś bardzo z kradzieży baz, także trochę dziwi decyzja Civala i Rodverta o szukanie zewnętrznej części strefy. A teraz już pełnoprawny narzut. Dolną tej część splitter. I znowu Judge nie machnął kim, ale tym razem nie była to dobra decyzja. Giancarlo Santon nam się rozgrywa w międzyczasie, a Judge przystanie 2-2. Aaron Judge 2-2 i mamy foul ball. Tutaj trochę wolniejszy curveball od Aaron Civala, 76 mil na godzinę. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany przyjechać na Yankee Stadium w okolice 4 maja, to będzie szansa na zgarnięcie figurki z głową Gerrita Cola w Dniu Gwiezdnych Wojen. Mamy z tyłu fajną reklamę, zaraz zresztą powiemy, o co chodzi z Dniem Gwiezdnych Wojen, ale może pozwólmy panom Civalowi i George'owi dokończyć to, co zaczęli parę minut wcześniej. Tak, 15 narzut Arona Civala. To jest zdecydowanie za niski. Carvel, bo od razu było widać, że no nie wpadnie. Pełny stan Arona Judge'a. Jaki narzut teraz wybierze Sival? I piękny. I mamy strikeout. Aaron Judge schodzi, nie poprawia swojej średniej. Mamy dwa outy i Juan Soto ciągle czeka na swoją szansę, by dostanie się z pierwszej bazy. Obaj panowie mają już po dwa strikeouty w dzisiejszym meczu. Obaj panowie już mają zaliczony zarówno strikeout z atakiem na piłkę, jak i strikeout przy, że tak powiem, zamrożonym pałkarzu, czyli przy absolutnie braku jakiegokolwiek próby odbicia. Także na razie bardzo dobry początek, jeżeli chodzi o obu miotaczy, a wszedł nam teraz na pałkę DH u Yankeesów. Giancarlo Stanton, były zawodnik Miami Marlins, od wielu lat już związany z Yankeesami i bardzo dobrze Giancarlo w Nowym Jorku. Kibice Yankeesów również bardzo już się z nim zżyli, jakby nie patrzeć. Stanton również wielokrotnie podkreślał, że dobrze się czuje na Yankee Stadium. I to widać też po jego wynikach, po jego zaangażowaniu w grę całej drużyny. A o co chodzi z Dniem Gwiezdnych Wojen? Oczywiście, jeżeli ktoś zna to uniwersum, może kojarzyć słowa ogólnie wypowiadane przez mistrzów Jedi. May the Force be with you. Czyli niech moc będzie z tobą, tłumaczenie na polski. A moc, już chciałem powiedzieć, że jest ze Giancarlem Stantonem. Na pewno moc w rękach jest, ale brakuje jeszcze tutaj dokładności przy wpuszczeniu piłki w boisko. Cały czas cierpliwie czeka na pierwszej bazie Juan Soto. No i właśnie, stąd Amerykanie sobie wzięli
4 maja, ponieważ jest najbliższy do tej kwestii. May the 4th, a nie May the 4th. Stąd taka gra słów, jeżeli chodzi o język angielski. No i właśnie ten 4 maja jest uznany chyba nawet międzynarodowo jako Dzień Gwiezdnych Wojen. No i też stąd właśnie są jakieś różne rodzaje atrakcje na stadionach, na jakichś innych klubach, imprezach na całym świecie związane właśnie z Gwiezdnymi Wojnami. No a taką Gwiezdną Wojnę teraz mamy między Aaronem Civalem a Giancarlo Stantonem. Stan 3 do 2 przy dwóch autach. Tu się coś wydarzy i nie zdziwiłbym się, jeżeli Juan Soto spróbowałby ruszyć na drugą bazę, aby spróbował coś zdobyć dla siebie, no i może popchnąć ofensywę Yankees do przodu. 3-2, Sival za daleko, niewzruszony Giancarlo Stanton. Nie musiał nic robić Juan Soto, dostaje drugą bazę darmo tak samo, jak i jego kolega z drużyny na pozycji numer 4A. Kolejny do odbijania wchodzi były zawodnik, choćby Chicago Cubs, Anthony Rizzo. Anthony Rizzo, średnia 232, tylko jeden home run w sezonie, 7 RBI. No, dosyć średni początek Aarona Civala. Dwa walki, dwa strikeouty. Tak, dwa walki, dwa strikeouty. Dwa strikeouty, ok, dwa walki, no. I tutaj mamy już jednego bola. Zewnętrzna piłka na prawą stronę, dobrze wypatrzona przez Anthony'ego Rizzo. Nie ma półśrodków tak naprawdę chyba, jeżeli chodzi o Aarona Civala. Albo puszcza kogoś za darmo, albo ten w ogóle nie podejmuje sprintu do bazy. Tak jakby się bał tutaj, żeby została piłka odbita i tutaj mamy strajk. Zmieściła się ta piłka. Się. Procent strikeoutów u Aarona Civala, 21% strikeoutów przeciwko Guardians w karierze, no a przeciwko samym Rejsom. Nie, z Rejsami 29 strikeoutów. Tak, a mamy pierwszy hit tego meczu. Bazy pełne, czy będzie bieg na bazowo? Wydaje się, że tak. Mamy 1-0 dla New York Yankees. Dwie bazy zajęte. Aj, doczekali się Yankees w końcu tego hita. I mamy 1-0 dla gospodarzy. Otwiera wynik RBI. Anthony Rizzo. Tutaj taka nie do przechwycenia piłka. Zobaczmy, pomiędzy pierwszą bazę a drugą. Dopiero się tylko pozapolowy tutaj Aros Arana ją zgarnął, ale już się nie dało nic zrobić. I Juan Soto zdobywa punkty, przekraczając home plate. Yankees Race 1-0. A już teraz... Bardzo... Gleyber, tak jest. Gleyber Torres, pierwsza piłka. Ojej, zaatakowana. Bolesnie, pytanie, czy będzie gra... Będzie chyba gra wstrzymana. Cierpi, ojej, cierpi. Bardzo mocno cierpi Gleyber Torres. Nie wiem, czy ta piłka nie trafiła go w kolano. Oj, bardzo, bardzo cierpi drugobazowy New York Yankees. Nie ma szans, aby Gleyber dokończył, wydaje mi się, to spotkanie. Bardzo nieprzyjemnie to wyglądało. Pierwszy narzut, w ogóle źle ocenił Gleyber Torres tą piłkę, no już, ale oczywiście nie ma co tutaj oczyszczać zarzutów Aarona Civala. To w ogóle nie miało prawa się zdarzyć. Z tego, co widziałem, to był cutter, także to chyba jeden z najmocniejszych narzutów Aarona Civala. Miejmy nadzieję, że będzie choć jednak w stanie doczołgać się do pierwszej bazy, jeżeli w ogóle to jednak będzie uznane jako hit by pitch, no bo tu nie ma mowy o kontynuowaniu pojedynku z Civalem. Nie chce mi się wierzyć. Podnosi, oczywiście są oklaski na Yankee Stadium, ale bardzo, bardzo cierpi druga bazowy gospodarze. Zobaczmy to jeszcze raz. Zaatakował to... Oj! Ale to był to sam, to nie będzie to był samobój. To był samobój, niestety. Tutaj jednak... samobój trochę spóźniony Gleyber Torres. Może nie spóźniony, ale uderzył pod ciebie w lewą stronę, tam gdzie akurat była jego lewa noga. Muszę tutaj oczyścić zarzutów Aarona Civala, bo to broń Boga to jednak wina. Nie. Nie, to nie była jego wina. On rzucił faktycznie to poza strefę, więc tutaj normalnie Gleyber Torres nie miał prawa tej piłki łapać. No i tak jest, Gleyber Torres. No oczywiście, no próbuję jeszcze to rozchodzić ze łzami bólu i też na pewno smutku, bo oczywiście nie jest niczym fajnym, jeżeli na samym początku meczu z jakiegoś powodu musisz ten mecz swój przerwać albo i przedwcześnie zakończyć. No jednak jeżeli Gleyber Torres zdecyduje się zostać na boisku, no to z nieprzykrością dla niego będzie musiał ten pojedynek dokończyć, bez względu na to, co się wydarzy na boisku.
I wygląda na to, wow, jestem pełen podziwu Jest dla Gleybera zdrowy, jest w Torresa. stanie grać dalej, wchodzi do Butterboxa. Ogromny szacun dla drugobazowego, widzimy oklaski na Yankee Stadium, bardzo zasłużone oklaski dla Gleybera, pomimo tak bardzo nieprzyjemnego trafienia w tą bliższą nogę, tą bliższą pola nogę. Jednak będzie w stanie kontynuować tą grę Gleyber Torres, na przynajmniej ten pojedynek. Zobaczymy, co będzie w obronie w drugiej zmianie. Tak, no i tutaj kontrowersyjny strike, 0-2. Zero homerunów na ten moment, jeżeli chodzi o Gleybera Torresa, 2 RBI, no przy kontuzowanej nodze może być problem z polepszeniem tych wyników, ale nie odbierajmy szansy drugobazowemu Yankeesów. 0-2, zdecydowanie za daleki ten sweeper, tutaj nawet sędzia, który jest pomocny bardziej dla miotaczy, dla pałkarzy w teorii, no nie miał tutaj podstaw do tego, aby ocenić tą piłkę jako strajka, no chyba, że to byłby Angel Hernandez, no to z nim jest dosłownie wszystko, tak, wszystko pewne. Możliwe. Chwila przerwy, czas dla Gleybera, oczywiście to jest wszystko że powiem, do zrozumienia, jednak Gleyber musi ten ból uśmierzyć przynajmniej na te parę sekund, na te parę minut. Pojedynku z Stivalem, stan 1-2, zamach nieudany, jest strikeout na Gleyberze Torresie. No i zobaczymy, czy będzie w stanie w ogóle kontynuować mecz w obronie. Gleyber Torres, mimo wszystko, Juan Soto dobiega do bazy domowej za sprawą Antonego Rizzo. Yankeesi prowadzą 1-0. Tak, 1-0, szybki start dla Yankeesów. Taki mecz póki co dosyć statyczny, 0 hitów Tampy, tylko jeden hit Yankeesów. Ale no, może jesteśmy zbyt przyzwyczajeni do zbyt dobrych rzeczy po wczorajszym meczu St. Louis z Milwaukee, gdzie był aż grad hitów, grad uderzeń, grad punktów. Teraz już drugi inning. I pierwszym odbiorcą w Tampie będzie tutaj bodajże Amet Rosario, jeśli się nie mylę. Tak, Amet Rosario, były zawodnik choćby Atlanta Braves, jeżeli dobrze pamiętam, i też zdobywca World Series z Atlantą. Także tutaj kolejny triumfator z dosyć niespodziewaną drużyną. Triumfator oczywiście całego sezonu i zdobywca tego złotego pierścienia. Tak jak mamy Juana Soto z pierścieniem, z logiem, z herbem Washington Nationals, ułożonym z jakichś takich kamieni szlachetnych, diamentów, brylantów. To samo pewnie w swojej gablocie u siebie w domu czy w mieszkaniu ma Amet Rosario z herbem Atlanta Braves. Zobaczymy, czy obaj panowie może ze swoimi klubami w niedalekiej przyszłości również dopiszą złote pierścień do swojej kolekcji. Dla informacji dodam, że Tampa jeszcze w swojej karierze nie zdobyła World Series. Byli blisko parę razy, choćby ostatnio w 2020 roku przeciwko Los Angeles Dodgers, ale tam po naprawdę szalonej serii w Teksasie, tym szalonym roku pandemicznym, finał rozgrywany w Teksasie. Dodgersi okazali się zdecydowanie lepsi w ostatnim meczu, w szóstym meczu, ostatnim meczu tejże serii. No i Tampa musiała się zadowolić tylko i wyłącznie pierścieniami za mistrzostwo całej ligi. Tak, a to już tutaj w Butterboxie. O, Austin Shenton, pomyliłem się, Austin Shenton, pierwsza bazowy dzisiaj. Zazwyczaj na pierwszej bazie widujemy Yandy'ego Diaza. Dzisiaj na pozycji DH-a. Także trochę zmian. Bez homerana w tym sezonie. A tutaj już mocna piłka, taka bliska, foul. Ale jednak piłka na terytorium faul. Zaczynam od dwóch strajków. 7 meczów zagrał nam Austin Shenton, także widać, że to jest taki typowy rezerwowy, pierwszobazowy, tak, aby dać Yandy'emu Diazowi po prostu odpocząć. Tak, tutaj Diaz jest pod dużym obciążeniem, grając na pierwszej bazie. Trener uznał, że niech sobie trochę odpocznie. No i tutaj już widać szybka przygoda Austina Shentona, strikeout. Zapisuje się do historii, a już teraz dzisiaj prawo zapolowy, Amet Rosario. Taka ciekawostka poza transmisją dla Ciebie, Oliwierze. Nagrał mi się cały pierwszy inning, więc super. 20 minut zaraz sprawdzę jeszcze na nagraniach, ale proszę bardzo, teraz moja kolej. Amet Rosario na naszych ekranach, średnia 343. No to przechodzimy od skrajności do skrajności, od średniej poniżej 200. Ba, średnia 404 i 12 meczów z rzędu z odbiciem. To aż chyba grafiki nam się pomyliły, ponieważ jedna grafika mówi nam średnią 402, tam 403, a druga 343.
Także jakby Raida teraz sam nie był pewny, jak mocną średnią ma Ahmed Rosario, wiemy jedno, umie odbijać, pokazał to w Atlancie, pokazał to wcześniej chyba w Miami, no i pokazuje teraz w Tampie, chociaż może być teraz problem, ponieważ dobiega do tego trzecio bazowy, rzut do Antonego Rizzo, oczywiście tutaj duet Oswaldo Cabrera, Anton Rizzo podziałał sobie dosyć szybko z Ahmedem Rosario, zobaczmy jeszcze raz jaką szybką pracę. Rakieta, piękny rzut. Musi wykonać Oswaldo Cabrera, aby musieć nie dość, że trafić celnie do Antonego Rizzo, to jeszcze wyprzedzić naprawdę umiejącego mocno biegać Ahmeda Rosario. Tak, i też takie trochę wydawało się wytrącone z równowagi Cabrera przy tym rzucie. Numer 25, Curtis Mead, drugobazowy, jeszcze w tym sezonie ani bez homerana, ani nawet bez RBI. Zaczyna od dwóch strajków, nie trafiając w piłkę. Tutaj szybki pod 100 mil na godzinę fastball. Od Luisa Hilla. 33 narzut Hilla. Curtis Mead w gotowości. Czy będzie to szybki inning dla Tampy? Oj, tutaj bardzo szybki fastball. Ale jednak trochę uciekł do góry. Więcej prędkości niż celności u Luisa Hilla było w tym narzucie. Tak, zdecydowanie. No i był zamach? No myślę, że był minimalnie poza. Oj, piłka, moment, tam dwie ręce podniesione. Oj, chyba nam się zbyt to pospieszył realizator. Tak jest, wracamy. Tak, wracamy. Będzie swing. Będzie sprawdzanie, sprawdzają jeszcze również Ankesi. Będą chcieli challenge'ować to zagranie. Na ten moment decyzją na polu jest walk dla Tampy. Zobaczmy, czy tu był. No, ja bym powiedział, że nie było. Myślę, że ja w ostatniej milisekundzie jednak tam zabrał ten kij. Na pewno był spóźniony. Moment, nie, catcher interference. Było naruszenie procedury przez łapacza. Tak. Łapacz nie ma prawa swoją rękawicą przeszkodzić w odbiciu, a więc to był powód, dla którego Tampa dostała bazę darmo. Tak, Curtis Mead na pierwszej bazie. Teraz w batterboxie rezerwowy catcher Tampy Ben Orvert. Oczy zwrócone cały czas na Jose Trevino. No musi się pozbierać też Trevino. Nie przystoi też łapaczowi do takich błędów. Zresztą to jest zasada całkiem świeża. Ona chyba od zeszłego sezonu występuje. Czy nawet od tego. I dosyć często łapacze są łapani. Masą maślane, ale jednak na właśnie naruszaniu tej zasady. Ale również też się to zdarza pałkarzą, bo też również nie mają prawa przeszkadzać. Jest próba kradzieży bazy przez Mida, ale narzut do Trevino zdecydowanie nie trafiony. I mamy kradzież bazy. Curtis Mead, świetna kradzież. Curtis Mead z ukradzioną bazą, zdecydowanie za wysoki narzut od Jose Trevino wprost do Gleybera tak, narzut, Torresa. Tak, narzut w czas, ale no za wysoko. I tutaj musiał dostawić nogę tej Gleyby Torres. Tutaj nam się trochę realizator pośpieszył i tam podczas gdy Rorver odbijał, pokazało, że odbijał Caballero. A tutaj kończymy pierwszą część drugiego inningu. Tampa dalej bez hita i bez punktu. Tak jest, cały czas Luis Hill na razie, no chciałem powiedzieć, że nietykalny, no znaczy perfekcyjny nie, nietykalny tak, cały czas bez hita na swoim koncie Luis Hill, a jeden hit i jeden punkt zdobyty, oczywiście jeżeli chodzi o Yankeesów, przypominamy, to się wydarzyło za sprawą duetu Juan Soto i Anthony Rizzo. Rizzo autorem tego jedynego hita, a Juan Soto właśnie dzięki pierwszobazowemu Yankeesów zdobył punkt otwierający cały mecz. Też w tej serii nie byliśmy świadkami jakiejś wielkiej ilości punktów, jednak to była seria obu miotaczy. Zarówno jednej, jak i drugiej drużyny widzieliśmy w poprzednim meczu dogrywkę. Widzieliśmy w statystykach, widzieliśmy oczywiście w poprzednim meczu tych obu drużyn dogrywkę. Więc kto wie, czy nawet i dzisiaj na Yankee Stadium nie będzie nam potrzebny 10 albo 11 inning, aby wyłonić zwycięzcę. No byłby to niezła scena na Yankee Stadium. Zawsze dobrze się ogląda takie mecze do ostatnich odbić, do ostatnich momentów. Nie wiadomo, kto wygra. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Na pewno zmęczenie gracze obu drużyn po wczorajszym meczu. Było potrzebne 10 inningów. I w regulaminowym czasie, 0 do 0, żadnego obiegu nie zdobyła żadna drużyna. I dopiero w 10 inningu Tampa zapisała 2 oczka na swoje konto.
No cóż, no jak... lepiej późno niż wcale, tak? Lepiej późno niż wcale. O, czyżby to była... The Dudek Family? Właśnie, czy to jest... To nie jest Jerzy Dudek, chyba. Nie, nie, nie. Nie, nie, to tak powiem, zbieżność nazwisk przypadkowa, to raczej Jurka Dudka nam do Nowego Jorku nie ciągnie. Taka ciekawostka, w zeszłym stonie Fenway Park, czyli stadion Boston Red Sox, odwiedził były prezydent Rzeczpospolitej, Lech Wałęsa. On był autorem ceremonialnego pierwszego narzutu w jednym z meczów Bostonu. Dostał nawet koszulkę z własnym nazwiskiem, numeru niestety nie pamiętam, zasiadł w loży honorowej podczas tego meczu. Tam robił taki tur po Stanach Lech Wałęsa i złapała go kamera Red Soxów. Miłe też, że jednak Polacy robią takie narzuty. Z tego co wiem, to jeden z zawodników któregoś z klubów piłkarskich amerykańskich również oddali pierwszy narzut. Właśnie chyba Nowego Jorku, ale ręki sobie uciąć nie dam. A ja tu pitu pitu, a Alex Verdugo pod trzecią bazę. Bez próby, nie... tej narzut, bez próby obrony pierwszej bazy, Alex Verdugo na pierwszej bazie. Taka niewygodna piłka dla trzecia bazowego. Taka tutaj dogórna, podkręcona, no niewygodna. Rozgadałem się trochę o Polakach i ich pierwszych ceremonialnych pierwszych narzutach, a Alex Verdugo wyciągnął mnie z tego snu i daje teraz już głosu Jose Trevino. Tak, Jose Trevino, tutaj strajk. Widzimy jeden home run w tym sezonie, średnio 242. Zobaczmy, co nam zaprezentuje catcher Yankees na pierwszej bazie. Alex Verdugo, tutaj za wysoki ten sinker od Arona Sivala. Stan 1-1. Janka się już z dwoma odbiciami. Przy czym Tampa nadal czeka na swoje pierwsze odbicie. Tutaj Rortwer gotowy był na odrzucenie. Na drugą bazę, tam już czekam na tą kradzież Alexa Verdugo, która nie miała jednak miejsca. Stan 2-1. Jest wysoka piłka, dobiegają do niego te zdjęcia, Armetrosary łapie to Richie Palacios. Nie mogli się zdecydować, trzeciobazowy tak, nie mogli i... zdecydować, kto ma to złapać, ale jednak kluczowe, że mamy out. Tak jest, zarówno Richie Palacios, jak i Isaac Paredes ruszyli do tej piłki, żaden z nich nie mógł się decydować, jednak Palacios zdecydował, że to on tą piłkę bierze, no i to była dobra decyzja. Osvaldo Cabrera, średnia 293 home runy na koncie dziewiątki dzisiejszej po stronie Yankeesów. Jeden out cały czas, możliwość double playa dla Arona Sivala, cały czas możliwa, wewnętrzny strike. Bywa. Będziemy pewnie świadkami częściej. Będziemy częściej świadkami tego typu strajków. Także musimy się chyba Oliwierze dzisiaj przyzwyczaić do poszerzania lekkiego strefy. Próba narzutu. Dalszą część strefy po wyrzutu Oswaldo Cabrera. Mamy. I posłał tą piłkę na środek. Zatrzymał nam się oczywiście naturalnie Alex Verdugo. Oczywiście w ślad za nim poszedł Oswaldo Cabrera. Doszli do głosu po raz kolejny zawodnicy Yankee. Stacja po stacji. Baza po bazie, krążek po kroczku, ale cały czas z tego wszystkiego może urodzić się coś wielkiego. Szczególnie, że do odbijania po raz drugi tym meczu podchodzi Anthony Volpe. Tak, shortstop Yankees Anthony Volpe. Jego pierwszy at-bat niestety nie udało się odbić. Zobaczymy, jak teraz tutaj korzysta. I tutaj mamy od razu, czy będzie double play. Zdaje się, że tak. Rzut na pierwszą barę, czy w czas, ale... Nie zdążył! Nie zdążył. Taka niska piłka. Rzucone na pierwszą bazę, mamy zawodnika na trzeciej bazie, out na drugiej. No i tutaj Yankees się rozkręcają powoli, prawda? Dobra współpraca Mida, Caballero, ale na Volpiego, na błyskawicznie biegającego Antonego Volpiego tutaj już nie było mocnego. Bardzo dobrą robotę wykonał duet Med, tak? Dobrze czytam? Cardiff Med, tak. Med i Caballero, tutaj pytam się, żeby tutaj nie pomylić nazwiska drugobazowego. Cofnął się Oswaldo Cabrera w dobrym momencie, ponieważ Shenton był już gotowy do złapania trzeciobazowego Yankeesów na wykroku. A na pałce znowu Juan Soto. Ukradzione bazy Jose Caballero i Antony Volpi. 7 baz, 6 baz, także tutaj na tych panów musimy zwracać uwagę dzisiaj.
Szczególnie właśnie, że mamy Volpiego na pierwszej, to nie są... No był, myślę, że był. Był zamach? Nie było. Nie było, nie było zamachu według sędziego. Soto oczywiście zadowolony z tej decyzji, ponieważ dostał drugiego bola dzięki temu. No Sival troszeczkę mniej, ponieważ jeszcze będzie musiał się nam namęczyć, aby złapać Juana Soto Volpi. Nie kradnie piłka dużo, dużo. Dużo za nisko. Potrafi Soto też tak z tą swoją postawą przy bolach troszeczkę deprymować miotacza, tak troszeczkę drwić z swojego przeciwnika. To potrafi być denerwujące, ale to jest też gra psychologiczna. Jeżeli chodzi o pojedynek miotacz-pałkarz. Każdy ma swoje sposoby na ratowanie sobie z tym albo na wytrącenie rywala z równowagi. Tańczy nam Volpi przy pierwszej bazie, nie ma kradzieży. Soto na prawe za pole, ale terytorium faul. Tak, mocna folowa piłka w trybuny. Ktoś będzie miał pamiątkę od gwiazdora gospodarzy. No na pewno taka piłka czy od Zadża, czy od Juana Soto na pewno będzie naprawdę dużo, dużo warta na nowojorskim rynku, jeżeli w ogóle ta pójdzie pod młotek. Ale coś mi się wydaje, że mogą być z tym jednak małe problemy. 2-1 stan, piłka dużo, dużo za wysoko. No i to jest to, o czym mówiłem. Tańczy nam Juan Soto mniej więcej w tym butterboxie. Troszeczkę przeciera nogą, jak tak daje. Troszeczkę do zrozumienia Sivalowi, że to nic sobie nie robi z tego narzutu i dobrze wie, że ma przewagę psychiczną nad miotaczem Tampy. Tak, nerwowa sytuacja dla Rona Sivala. Dwie bazy zajęte, w tym trzecia. No i at bat Juan Soto z trzema bolami. Także zobaczymy, co się stanie. Jak sobie poradzi z tą sytuacją Aaron Sival. I tańczący Volpi przy pierwszej bazie. On może być niebezpieczny. Nie ma próby kradzieży. Soto dostanie szansę. I tej szansy nie wykorzystał. Foul ball na prawe za pole. Pełen stan 3-2 w meczu Milwaukee-San Luis. Często widzieliśmy takie sytuacje, szczególnie przy dwóch autach i wtedy działo się najwięcej. Te próby kradzieży, szczególnie od Wilsona Contrerasa, były naprawdę częste. Tutaj Volpi może wczuć się w skórę jednego z braci Contrerasów. Tańczy, tańczy. Jest próba kradzieży od Volpiego. Jest atak Soto. Pięknie złapał nas z powietrza szertą. Ależ świetny tutaj refleks. Austin Shenton ukradł Yankeesów z drugiego punktu, a Juana Soto z pierwszego trafienia w tym meczu. Brawa dla Austina, ponieważ wyciągnął z opresji Arona Sivala. No i ten po naprawdę długich męczarniach w drugiej zmianie może wreszcie odpocząć i liczyć na to, że jego ofensywa wreszcie dojdzie do głosu. Tak, pokazuje Shenton, że jest godnym następcą Yandy'ego Diasa. Oj, następcą to bym nie powiedział, przecież jednak... No może zastępcą. Tak, zastępcą to jest dobre słowo, ponieważ no następcą raczej nie, bo Yandy cały czas gra. No cały czas jest tym podstawowym pierwszobazowym, no to tak no trochę no nie pasuje to aż mi uciekło, właśnie do Shentona. Możemy mówić, że Jose Trevino jest dobry następcą Garego Sancheza, jeżeli chodzi o łapacza Yankeesów, to na pewno, bo Garego widzieliśmy wczoraj w barwach Milwaukee. Także to możemy mówić, że Volpi robi dobrą robotę, jeżeli chodzi o łapacza. No tutaj jednak Yandy'ego byś chyba obraził, gdybyś to powiedział na żywo na Tropicana Field i jeszcze by to zrozumiał. Będę siedział cicho 20 maja, ale mam nadzieję, że wtedy, że wtedy Yandy zagra na swojej nominalnej pozycji, a nie jak dzisiaj na Designated Hitter. A już kupiłeś bilety? Tak. Na mecz? Kupiłeś przy pierwszej bazie czy przy trzeciej? Nie, kupiłem akurat na ten mecz, może jeszcze pójdę na drugi, kupiłem na najtańsze $30 na offside, żeby łapać homerany. Widzę, że szykujesz się tutaj na homerany, na sporą ilość piłek wybitych poza. Oczywiście. No, życzę Ci tego, żebyś wrócił do Polski z jakąś piłeczką. Może czy to od zawodników podczas tam treningów, czy już z samego meczu. No jednak piłka oficjalna to piłka oficjalna. I zawsze taka pamiątka jest naprawdę cenna. Tak, trzeci inning zaczyna Tampa. Jose Caballero. O, tutaj zaczynamy od razu od niskiej piłki. Od piekielnie szybkiego fastballa. Póki co jedna piłka wybita w trybuny od shortstopa Tampy. Luis Hill, 40 będzie... samo, druga niska piłka. Tak, przepraszam, że się przerwałem. Z Caballero będzie odbijał nam na pewno Yandy Diaz oraz Randy'a Rosarena. Tą trójkę w trzeciej zmianie Luis Hill na pewno zobaczy. Tak, to na pewno 41 od Hilla. Jest piłka na pole, nie łapie tego trzeciej bazowy. Będzie pierwsza baza, czy będzie double tag? Biegnie Caballero z drugą bazę.
I czy będzie to druga baza? Tak, spokojnie, może nie spokojnie, ale Cavairo trzyma tą drugą bazę. Piękny, mocny hit. Tam, zobaczmy powtórkę. Tutaj nie, ta piłka nie została złapana, przeszła tutaj tak obok rękawicy. Aż daleko, daleko na lewe za pole. No, Oswaldo Cabrera robił co mógł, no nie spodziewał się tej rakiety lecącej prosto pod jego ręką. No zabrakło tych centymetrów, aby tą piłkę podnieść w porę. No oczywiście to są ułamki sekund, których taki trzeciobazowy musi decydować, jak się zachować przy tej piłce. No niemniej wygrał pojedynek z Oswaldo Cabrerą Jose Caballero i wracamy do początku składu Tampy. DH z dwójeczką, Yandy Diaz Grandout w pierwszej zmianie. Cały czas jeden home run tylko na koncie wspomnianego już przez siebie wcześniej Yandy'ego Diaza. 0-1 stan na drugiej bazie. Caballero zaatakował piłkę Yandy Diaz, ale piłka daleko na terytorium tak, V. Widzimy, tak samo w pierwszym A2 ciągnie Diaz do piłki, ciągnie dużo foul boli, dużo kontaktów. Tego może zgubić. Pamiętajmy, że za pierwszym razem miał grandouta. Jeżeli tutaj byłby grandout, całkiem w dobrym ustawieniu dla Caballero, Caballero mógłby się przesunąć na trzecią bazę i jest strikeout poniżej tej klasycznej strefy, gdzieś w okolicach kolan, czyli powinno się to zmieścić w okolicach właśnie tej strefy Yandy'ego. No tak na styk, ale według sędziego był to strikeout, jeżeli chodzi o Yandy'ego Diaza. Żegnamy się z DH-em, a witamy się z prawozapalowym. Tak, szybkie trzy rzuty na Yandy'ego Diaza i tutaj mamy w batterboxie Randy'ego Arosarena. Dzisiaj gra na środku za pola. Jose Caballero już tam czuwa na kradzież tej trzeciej bazy. Zobaczymy, czy Randy tutaj ułatwi mu jakoś to. Zaczynamy od strajku. Idealnie w krawędź, w dolną krawędź. Przypomniał nam realizator przecież przy okazji Antonego Volpiego. 7 ukradzionych baz Volpiego do tej pory, Jose Caballero 6, a 2 bazy ukradzione na 3 próby w tym sezonie, w tej serii. W samej tej serii przeciwko Yankeesom na Yankee Stadium. Zwróćmy uwagę tutaj na Caballero. Czy będzie próba stylu? A kradzież. Nie, 2 kradzieże trzeciej bazy, przepraszam, tak, tylko w tej serii. 2 kradzieże trzeciej bazy, także imponująca statystyka. Oj, tutaj pick off i. No i błąd przy rzucie! Błąd przy rzucie i mamy trzecią bazę. Caballero. Nie musiał się specjalnie męczyć Jose Caballero. Sami podarowali tą trzecią bazę w prezencie Luis Hill razem z Gleyberem Torresem. Tak, bardzo przerzucił wściekły Gleyber Torres. Wściekły Luis Hill. Całkowicie nie trafił Gleyber Torres, wyciągał się jak, przepraszam, Luis Hill, wyciągał się jak struna Gleyber Torres, no ale oj, nie miał oj, tu, oj. No tutaj, oj. Gdyby Randy się nie skryto, kask spełniłby swoją funkcję. No, kask mógłby spełnić, ale jeżeli, no, mogłoby to się skończyć naprawdę nieprzyjemnie, a Randy'emu na pewno skoczyłaby adrenalina. Już tutaj Kevin Cash przygląda się dosyć uważnie Luisowi Hillowi. Nie wygląda Luis Hill jak powinien Randy Arozarena na lewe za pole na ten moment. Nie trafił tutaj w piłkę, ale widzimy, to jest to Jose Caballero. Środek strefy, to powinien trafić Randy. Powinien Luis Caballero, Jose Caballero powinien dobyć punkt. Ale poczekajmy, jeszcze ma szansę, to również ze flyouta. To również flyouta jest szansa. Średnia 186, 326 średnia przy odbijaniu przeciwko fastballom w tym sezonie. Tak, lubi fastballe trochę gor... Serena. Tak jest, lubi, oj, no, ale nie kolejny, takie. No. Tutaj kolejne zdecydowanie no bardzo daleko od strefy strajków. No, gubi nam się trochę Randy. To na pewno. Zobaczymy, co będzie teraz. 3-2, piłka wybita przez, zaatakowana przez Randy'ego. Dolna część strefy, dobry change-up, jeżeli chodzi o Luisa Hilla. Musi się pozbierać miotacz Yankeesów, no bo te fastballe zaczynają mu wymykać się spod kontroli, a na pewno nie chce wpuścić na bazę choćby Richiego Palaciosa, który przy pierwszej okazji przecież zaliczył oka. 3-2, pełen stan atak, a Rosarena nie trafił. I trafił drugi out. Dla rejsów Jose Caballero dalej. I drugi strikeout Randy'ego Arozareny, więc na razie
kiepski początek, zdecydowanie nie już za wcześnie, to jeszcze no troszeczkę nie zmieścił się z tym. Widać, że był gotowy Caballero, aby ukraść tą bazę domową, musiał się cofać w ostatniej chwili. Tak, wiesz, aby go nie zapotrzebował. Tak, a teraz Richie Palacios. Oj, tutaj trochę się. No, wystraszył się na pewno tego narzutu. Richie Palacios walk w pierwszym at bat. Jak będzie teraz? No to już tutaj musi Palacios zdobyć na bazę, aby zdobyć punkt dla Tampy. Tutaj nie ma półśrodków. Oj, tylko zewnętrzna piłka, jednak sędzia uznaje to za strike. Niezadowolony Palacios na pewno w głębi duszy. No to trzeba schować głęboko w kieszeń i walczyć dalej. Jeszcze przynajmniej dwa narzuty czekają na Palaciosa. I strike. Taki wygodna piłka, fastball środek. Można by rzec wymarzona. Ale jednak tak, nie tak prosta do odbicia, tak się tylko wydaje. Tak, no to się wydaje się w grze, to też się wydaje łatwe, ale oczywiście na żywo ta piłka lecąca 160 na godzinę na wysokości twojego pasa, no to nie jest ciekawa perspektywa. Tutaj chyba pospiesza Luisa Hilla, sędzia? Nie wiem, dziwne zachowanie sędziego w każdym razie. O, tutaj miało być... Oj, tutaj. Jest błąd! Za często zrobił pick-offa Luis Hill. Złapali go na tym i Caballero, i dwa sędzia punkt. Nie wierzy Jose Trevino. Palacio stanie bazę darmo. Kevin Cash również nie wierzy, ale co im z tego, jeżeli Tampa w najgłupszy możliwy sposób, jeżeli chodzi o Yankeesów, doprowadza do remisu. A dobrze wiemy, że Kevin Cash lubi się kłócić z sędziami, ale no nie zawsze mu to wychodzi na rękę. Mamy powtórkę. No czaił się. Albo to był bolk, albo to była próba trzeciego pick-offa. W każdym razie nie zmienia to faktu, że Jose Caballero i tak dostaje bazę darmo. Tak, a Richie Palacios zostaje strikeouta. Kończymy ten inning dla... Ale jednak... Wściekły Kevin Cash, niesamowicie wściekły jest na sędziego, nawet nie wiem, jeżeli ta sytuacja nam się nie uspokoi, jeżeli chodzi o dugout Yankeesów, nie wiem, czy tutaj nie będziemy mieli wyrzucenia z meczu Kevina Casha, to jest chyba najczęściej wyrzucany trener w ogóle w całym MLB. Jeżeli gdzieś zobaczycie jakieś kompilacje właśnie takich wyrzuceń z meczu, czy to zawodników, czy to trenerów, no to najczęściej będziecie widzieli obrazki właśnie z kimś z Yankeesów. No i najczęściej będzie to właśnie trener zespołu z Nowego Jorku. Nie trzyma ciśnienia Kevin Cash, to pokazuje od paru sezonów i ma naprawdę bardzo krótki ląd trener Yankeesów. Mimo tego potrafi poprowadzić dobrze tą drużynę, mimo tego, że miała gorszy okres w ostatnich latach, to widać, że te transfery, które zrobiła, bardzo aktywna była drużyna z Nowego Jorku na rynku transferowym. Ściągnięcie Marcusa Stonemana z Cubsów, Juana Soto z Padres, czy właśnie Alexa Verdugo z Boston Red Sox, to bardzo pomogło, jeżeli chodzi o drużynę z Manhattanu. I póki co widać tego efekty, dobry bilans New York Yankees. 14-7 póki co. Tak jest. I tutaj, kto tutaj, Caballero był... Tak, aż tutaj mi uciekło. Kto to był? Richie Palacios teraz był, tak? Tak. Richie Palacios, tak, to został strikeout. Tak, tak, bo sobie zapisuję, że tutaj był strikeout, ale... jeden Tampa punkt. Tampa doprowadziła do wyrównania w sposób trochę, no taki... No, na własne życzenie New York Yankees oddali to prowadzenie. No, nie spodziewałbym się naruszenia zasady trzech pick-offów na inning przez Luisa Hilla. Tak to jest, nie, to nie jest zasada trzech na inning. Aż nie wiem, kurczę. Czy to jest trzech na inning, czy trzech na mecz, czy trzech na miotacza? To się sprawdzi, a tutaj od razu Aaron Judge odbił to i no... Piłka w grze, Piłka w grze i Aaron Judge od razu po pierwszym narzucie zdobywa pierwszą bazę. Miał problemy z złapaniem piłki Isaac Paredes. Tutaj zobaczmy. Nie czekał Aaron Judge, potężna piłka wprost tutaj, na ręce. Odbiła się i tutaj jeszcze w drugiej próbie też jej nie mógł złapać. Już było za późno, żeby ratować pierwszą bazę. Tak, i tutaj oczywiście decyzja
sędziów jest jako hit dla Arona Judge'a, także jest trafienie dla Arona, a Sandon pierwszy narzut również zaatakowany na prawe za pole, goni Rosario i złapie to bez problemu, tak jest, Ahmed Rosario z zapaną bez problemu piłką nad prawym za polem. Tak szybko jak żeśmy Giancarlo Santana zobaczyliśmy, tak szybko się z nim żegnamy. Tak, nie czekają, jak się odbijają. Jak leci teraz Anton Rizzo. RBI single. Pierwszy at bat. Także dobry początek. Anthony Sival, Aaron Judge na pierwszej bazie. Tutaj poczekamy chwilę. 49. narzut Arona Sivala. To jest trzecia zmiana. Powiem ci, że to powoli podchodzi pod liczbę, jaką osiągnął Myers Mikolas wczoraj. Tak, tam on również było. Zakończył swoją przygodę z tamtym meczem gdzieś w okolicach właśnie tej piątej zmiany. Nie dokończył tej piątej zmiany chyba w końcu. Miotacz San Luis. W chwilę przed został zmieniony. Aj, górna piłka. Tyłu, foul ball. Też stadion Yankeesów chyba ma najkrótszy outfield po bokach w całej lidze. Wielu zawodników mówi tak prześmiewczo, że to jest taki stadion dla juniorów, dla dzieciaków. Jeżeli tak naprawdę każdy umiałby wybić home runa na prawe czy lewe za pole, ta ściana jest bardzo, bardzo blisko w porównaniu z resztą stadionów. No i tu się poniekąd... wydawało przez chwilę, a... No nie było trafienia, nie był trafiony Anthony Rizzo, przed nogą ta piłka odbita. Tak, no jednak... takie złudzenie optyczne tej naszej tak, to te słowa zawodników nie mają uzasadnienie, te 317 stóp odległości od bazy do ściany, chyba właśnie najkrótsza w całej lidze. To kolejny foul ball. I też te ściany są naprawdę niskie, jeżeli chodzi o zawodników, więc też o kradzieże też nie trudno. Są też taka duża ilość home runów, jak na stadion położony, dosyć nisko, no jednak nad wodą. I Anton Rizzo schodzi ze strikeoutem. Aaron Sival zadowolony. No i cóż, Rizzo z 50% skutecznością do tej pory. Jeden za pierwszym razem, jedna baza, no i teraz mamy strikeout, dobry timing Arona. Tylko trochę za wysoko kij. Także no, gdyby to troszkę wyżej umieścił, mogło, oj, co tam się dzieje z transmisją, widzimy, że jest trafienie, jeżeli chodzi o Gleybera Torresa, również nie czekał Gleyber Torres, single dla niego, na drugiej bazie mamy Arona Judge'a przy dwóch autach. Po raz kolejny Yankeesi dochodzą do głosu, a Aaron Sival znowu będzie odliczał swoje narzuty. No i znowu będzie musiał obawiać się o to, co czyha za jego plecami. Tak, nie czekał Gleyber Torres, od razu posłał piłkę, dobrą piłkę, która wprowadziła go na pierwszą bazę. A na drugiej bazie, jak powiedziałeś, gwiazda Yankees Aaron Judge. A już teraz Alex Verdugo, lewa za polowy, zaczyna od strajka. Kerbol, górną część strefy, to już mówiliśmy, to jest narzut bardzo nieprzyjemny. Taki trochę takie oplucie pałkarza, czasami się mówi. Ale szpitalna piłka w prawy górny róg strefy. Że jednak mówi się, że te podkręcone piłki, które kończą swój bieg w górnej części strefy, no jednak to jest takim opluciem dla pałkarza. Taka oznaka słabości u miotacza. No cóż, ilu ludzi tyle opinii? Każdy ma swoją i nie każdy do opinii tego drugiego lubi się i lubi się to zastosować, czyż nie? Oczywiście. Tak, niektórzy lubią takie piłki, innym nie przeszkadza, drugim bardzo przeszkadza. Chyba Verdugo raczej na takie rzeczy nie narzeka. Zdecydowanie za wysoka piłka, za wysoki ten cutter. No nie wiem, czy nie było przypadkiem przygotowanie się pod ewentualny start Arona Judge'a na trzecią bazę, ale raczej po nim bym się kradzieży bazy nie spodziewał. Tak, nie jest to zawodnik, który jest znany z kradzieży. Alex Verdugo stan 1-2.
Jego pierwsza próba odbicia w tym meczu zakończona hitem. Póki co 100% skuteczność. Czy utrzyma tę skuteczność, czy będzie na poziomie 50%? Dowiemy się już za moment. Kolejny tutaj zewnętrzny naród, sinker niecelny. Dosyć cierpliwy, Alex Verdugo. Tak, cierpliwie wypatruje piłki, nie. To dobrze świadczy, jednak ma dużą presję na swoich barkach. Alex Verdugo, piłka Oj, oj, wybita na prawe za oj, pole, sędzia w międzyśrodkowo lewo momencie za jednak palowe, łapie Filipa goni! Rosarena. Gonił Urendia Rosarena, gonił i dogonił tą piłkę. Niezadowolony z przebiegu tego pojedynku. Alex Verdugo pięknie pokazał, że tak powiem, tę swoją wewnętrzną część rękawicy. Urendia Rosarena, zadowolony również Aaron Sival, ponieważ ten po raz kolejny został wyciągnięty z opresji na początku przez Austina Shentona, a teraz przez Urendiego Rosarenę. Tak, mówiliśmy o tym krótkim outfieldzie. No już myśleliśmy, że tutaj będziemy mieli zastosowanie tego, ale jednak minimalnie za krótkie wybicie Randy'a Rosarena pokazał, że na środku za pola potrafi łapać piłki równie dobrze jak po jego lewej stronie. No jednak pozycja środkowo-zapolowego to jest pozycja bardzo ważna, no bo jednak to on decyduje o rozstawieniu kolegów po swojej prawej i lewej stronie. Jak blisko chcą się ustawić właśnie boczni zapolowi, boczni skrzydłowi też, jak to się czasami potrafi mówić. Też decyduje o tym, czy mają stać bliżej linii i pilnować jednak tych piłek posłanych przy linii pierwszej czy trzeciej bazy, czy jednak stać normalnie, albo może gdzieś bliżej infieldu i pokrywać te części, których nie dadzą rady złapać, choćby Jose Caballero, czy Isaac Paredes, czy Mead, czy Med, Curtis Med, przepraszam, Curtis Med. Więc bardzo ważne zadanie przed Rennim. Na ten moment nie wywodzi, a wywiązuje się z niego bardzo dobrze. Tak, z moich doświadczeń wynika, że no środkowo-zapolowy zdecydowanie ma taką największą odpowiedzialność, bo lewo-zapolowy no, biegnie do piłek takich w lewą stronę, prawo-zapolowy w prawą stronę, a środkowy tam ze środka, a na środek mi się leci najwięcej piłek, ma po prostu największą przestrzeń do zarządzania. Tutaj mamy Środkowo-zapolowy. jeszcze raz powtórkę momentu, w którym Tampa doprowadziła do remisu za sprawą Luisa Hilla. Nie czeka Isaac Wysoka Paredes, ale ta piłka piłka bez bardzo, problemu. bardzo zła, odbita przez Isaaca Paredesa prosto do rękawicy Antonego Volpiego. Tak, a Mamy jeszcze tutaj raz. Tak, zdecydowanie powtórka tej tutaj sytuacji zdecydowanie. Oderwał nogę Luis Hilla, więc to było już oznaka, że nie zamierza rzucać, chce sprawdzić, że tak powiem, Jose Caballero na trzeciej bazie, a że to było już ponad limit. No to A Tampa dostała teraz bazę za darmo. Austin Shandon tutaj zdecydowanie za krótkie narzut piłka odbita jakieś pół metra przed bazą domową od ziemi. Tutaj no mamy strajk według arbitra. Nieudany pierwszy at-bat Shentona. Zobaczymy jak będzie teraz. O, tutaj nie wygląda to dobrze. Widać, że Austin Shenton na co dzień nie występuje, jednak No, wycie wysoko. 7 meczów przez cały sezon, no to jednak mówi coś, że Tak, mówi to coś o nim i daje się to zauważyć. Jednak ładnie tam Austin Shenton złapał na pierwszej bazie. Wtedy tą piłkę uratował zespół. Ale jeśli chodzi o odbijanie, no nagle, póki co nie wygląda to dobrze, ale nie skreślajmy go. przypomnienie meczu Yankees Cleveland, wtedy Indians, teraz oczywiście Cleveland Guardians z A tutaj przeszłości. odbija, ale jednak łatwa piłka do złapania na lewe za pole. I Tampa z dwoma autami na swoim koncie. Amet Rosario przygotowuje się do odbicia piłki. No cóż, Shenton z 1 na 2.
Najpierw strikeout, teraz flyout. Co do Ahmeda Rosario, pierwsza piłka w dolną część strefy. Dobrze posłany slider przez Luisa Hilla. Mocno eksploatowany dzisiaj Luis Hill. 63 na rzuty w 4 zmiany. Ahmed Rosario posyła piłkę nad Gleyberem Torresem. Od razu łapie to środkowo zapolowy Aaron Judge. Nie pozwala Ahmedowi przenieść się na drugą bazę. Mamy Rosario na pierwszej bazie. Dochodzą do głosu zawodnicy Tampy. Przypomnijmy, że w takich sytuacji może nie, może trochę lepiej, bo jednak Caballero był z dublem. No ale jednak od tego zaczęła się przygoda Tampy do remisu. Zobaczymy, czy Rosario da sygnał do ataku dla gości, że można jeszcze ten mecz wygrać, przynajmniej w tej pierwszej połowie. Tak, drugie odbicie Tampy w tym meczu. Teraz Curtis Matt. Oj, tutaj pick-off, ale czujny Rosario. Liczmy te pick-offy Luisa Hilla. Jest ich wiele, Curtis Matt jeszcze widzimy. Bez wbicia w trybuny, bez żadnego run batted in w sezonie. Wysoka piłka, ale do tyłu, na terytorium, faul, bądź na trybuny. Proste błędy popełnia dzisiaj obrona Yankeesów. Błąd przy rzucie na drugą bazę, za duża ilość pick-offów, naruszenie procedury łapacza przez Jose Trevino. Dużo tego dzisiaj. Tak, takie narzuty jak teraz widzimy. Tak samo ten remis wywodzi się z tego, nie, Tampa dopiero dwa odbicia zaliczyła, Yankees bodajże pięć. Także ten remis wynika głównie z błędów, jak powiedziałeś, obrony Yankees. Z prostych błędów. No, głównie Luisa Hilla, może o ile na górce samym w sobie jest naprawdę dobrze dysponowany, no o tyle poza rzutami na bazę domową jest problem z miotaczem. Miotaczem drużyny gospodarzy. Tak, stan 1-2, Curtisa Meda. Tutaj odbicie, i wydawało się, że jednak mocna piłka, ale trochę za wcześnie i w lewą stronę leci. Przyznam się Państwu, że tylko dosłownie na sekundkę odwróciłem wzrok na kartkę z rozpisanymi składami i słyszę tylko Oliwiera, który mówi, że jest odbicie, podnoszę wzrok, a jest piłka... No posłana. I na drugiej bazie. Czy to była kradzież? Tutaj trochę realizator chyba tak źle to pokazał. Na to wygląda. Curtis Matt dalej zostanie 1-2. Rosario przechodzi na drugą bazę. Ale to nic, na nic to nie zdało, bo kończymy ten inning dla Tampy. Pierwsza część czwartego inningu, a za nami widzimy 2-5 w hitach, 0-2 w błędach, 2 niewymuszone błędy po stronie Yankees. Tak, dwa niewymuszone błędy, ponieważ to był błąd oczywiście zarówno przy pick-offie, który dał punkt Tampie, jak i również błąd przy rzucie na drugą bazę, gdzie przecież tam Gleyber Torres wściekły rzucił rękawicą na drugą bazę. No cóż, no, Luis Hill musi się pozbierać, jeżeli chodzi o mentalnie. Zresztą obaj miotacze wydaje mi się, że mają troszeczkę problem, jeżeli chodzi o pozbieranie się mentalne, jeżeli chodzi o sytuację pod presją. Aaron Cival kilkukrotnie już postawił siebie w sytuacji, gdzie miał zarówno na pierwszej, jak i na drugiej bazie biegacza i musiał liczyć na pomoc swoich kolegów z obrony. Luis Hill popełnia bardzo proste błędy. Dwa błędy, które doprowadziły dosłownie jeden po drugim, które doprowadziły do zdobycia punktu remisowego dla gości. Więc tutaj również Luis Hill, pomimo tego, że naprawdę rzuca bardzo dobrze i gdyby nie te błędy, no to tak naprawdę nie mielibyśmy w ogóle nic do zarządzania miotaczowi Yankees. No ale właśnie te dwa błędy, które skutkowały utratą punktu przez gospodarzy, tak, no tutaj, jednak bolą. Tak, ja tutaj przytoczę słowa, które zapadły mi w pamięć tutaj trenera Patryka. Zdrawe Katowice, pozdrawiam, jeśli to oglądasz. No same błędy w sobie często nie prowokują jakichś wielkich strat, na przykład niedorzucenie na bazę, utrata jednej bazy, no zdarza się, ale nic strasznego, ale bardziej chodzi o same następstwa, które dzieją się po tych błędach. Na przykład mamy jeden out, mamy dwa outy, gdzieś tam można było zakończyć ten inning, ale pitcher bądź pierwszobazowy gdzieś tam słabo to robią robotę. Okej, baza została zdobyta, ale kto nie kończy inningu i na przykład po tym może paść home run, także następstwa. Mogą otóż to,
Bardzo, bardzo mądrze twój trener mówił. Oczywiście pozdrawiamy tutaj trenera z Rawy Katowice. Bardzo ważne jest właśnie pozbieranie się mentalne po takich błędach. Zobaczymy, czy pozbiera się Jose Trevinho. Przy tym ataku, no nie zupełnie piłka posłana wprost do rękawicy Austina Meda, a ten, nie, przepraszam, nie Austina Meda, tylko do Meda, tylko imię mi uciekło, do Curtisa Meda, przepraszam, a ten prosto do Austina, ale Shentona. Nie czekają, już pierwszy rzut od razu, piłka odbita. Tak, teraz pałkarz numer 9 w zestawieniu. Jaki czyli Oswaldo Cabrera. Tutaj piękny karbol dla Ronaldo Ciebalo. Idealnie można powiedzieć, zdjął pajęczynkę z strefy strajków. Oswaldo Cabrera tutaj nie odbił tego, nie miał. A tutaj? Piłka zdecydowanie poza strefę, ale wybita do góry. Nie będzie chyba złapany ani przez Trevinho, ani przez Hilla. Nie. Także cały czas Cabrera w grze. Nie Trevinho, przepraszam, nie Trevinho, tylko przez Rotfeda, przepraszam. Mi się łapacze, strony mi się pomyliły. No to zdecydowanie tutaj. No i tutaj błąd realizatora. Tak? Nie, 1-2, jest dobrze. Dobrze. Tak, i teraz jest 1-2, jest w porządku. Było 0-2. I mamy strikeout. Oswaldo Cabrera drugą ofiarą Arona Sivala w tej zmianie. 5 strikeoutów na ten moment, jeżeli chodzi o niego. No i wchodzi teraz Antony Volpi, zawodnik tygodnia Yankeesów. Średnia 307,9 RBI, 15 punktów zdobytych przez pierwsze 20 meczów w tym sezonie. I tak, RBI zdobyty. Tak, i w piątek przeciwko Rejsach solo home run, który wyprowadził Yankeesów na prowadzenie. Także imponujące zdobycie Antonego Volpiego. Dokładnie tak, także jest bardzo, bardzo groźny Volpi zarówno z kijem w ręku, jak i również na bazie, także musi Sival się sprężyć i musi się wspiąć w sobie, no może nie tyle co sprężyć, co się wspiąć w sobie, aby nie dopuścić Antonego Volpiego do bazy. Raz tylko Volpi miał okazję do zdobycia bazy, ale to było poprzez Fielder's Choice i jeszcze Volpi hita w tym meczu nie zdobył. Może to będzie teraz, niestety dla niego jeszcze nie. Tak, bez biegacza na bazę 2, nie wygląda to dobrze w tym inningu dla Yankeesów. Niech tutaj Volpi drgnie trochę w życie tą ofensywę gospodarzy. No, przydałoby się trochę życia, jeżeli chodzi o Yankeesów, bo ten wynik na pewno ich nie zadowala. Ten tak również nie zadowoli Antonego Volpiego ten zamach na tą piłkę. Cały czas stan 1-2. Sival dobrze wie, że jest w dobrym momencie, na dobrej pozycji, ponieważ to Volpi jest teraz pod ścianą. On musi być bardzo czujny. Musi dobrze wyczuć tą piłkę. Ogólnie musi dobrze wyczuć piłkę. Tej nie wyczuł, ale na szczęście dla Antonego piłka trafiona. Także cały czas stan 1-2. Tak, drugi foulball z rzędu. Ma jeszcze trochę, powiedzmy, ma margines błędu Aron Sival, bo tylko jeden ball, a tutaj kolejny foulball. Maciek na piłkę, Antony Volpi. Sival z każdym narzutem, wydaje mi się, mimo tego, że oczywiście jest coraz bardziej zmęczony, to jest, wydaje mi się, coraz lepszej pozycji, ponieważ Volpi atakuje każdą kolejną piłkę. Sival nie musi specjalnie szukać strefy strajków, ponieważ Volpi i tak próbuje tę piłkę zaatakować. Czy będzie taki tym razem? No, Volpi, jest piłka trafiona w strefie strajków. Będzie, out, tak. Tak jest, Isaac Paredes do Austina Shentona bez większego problemu. Trzech zawodników weszło, trzech zeszło. Perfekcyjna zmiana, jeżeli chodzi o Arona Sivala w Nowym Jorku, cały czas remis. Tak, tam musiał się trochę Austin Shenton wyciągnąć do góry, ale bez problemu. Bez problemu tutaj autują Antonego Volpiego. I za chwilę już będzie odbijać Tampa. Cały czas po jednym obiegu obie drużyny. Ale no, w odbiciach jękę się prawa i to dosyć znacznie, bo 5-2. Tak, no ale tutaj zobacz, to są takie pojedyncze małe statystyki, takie mini punkty. No ale na takie punkty my tutaj nie gramy, Oliwierze. My tutaj gramy jednak na rany, na punkty zdobyte, na obiegi, na tak, zdobycie tak, tutaj, czterech baz. Tak, uwagę, że mimo dobrej dyspozycji Yankees nie widać tego w ranach. Tak, to prawda. No to jednak są małe rzeczy, które w teorii powinny cieszyć, no bo jednak ta ofensywa jakkolwiek działa, no ale właśnie tutaj trzeba podkreślić słowo jakkolwiek, ponieważ Aaron Sival jest też bardzo
dobrze dysponowany. Trzeba przyznać, że no okej, okay, dopuścił parę tych hitów, jeden punkt stracony, ale poza tym ogólnie obrona Rays wygląda całkiem porządnie. Sival często jednak musi, coraz częściej musi jednak polegać na samych kolegach z defensywy, ale mimo wszystko, tak jak to pokazał choćby teraz w tej zmianie, że potrafi przeprowadzić, że tak powiem, całą zmianę całkowicie solo. A już za chwilę zaczynamy piąty inning. No wyczekujemy tutaj wejścia następnych tutaj miotaczy. Myślę, że jest bliżej niż dalej do tego. Bo już trochę daje się zmęczeni Aaron Cival oraz Luis Hill. A moi panowie na pewno już mają, znaczy Luis Hill ma ponad 70 narzutów. 8 strikeoutów Luisa Hilla dzisiaj. 4 wyrwany... po bolach, 1 po changeupie i 1 po sliderze. 6 po fastballach, nie 4. Wyrwany rekord w karierze Luisa Hilla. No i masz szansę przeciwko choćby Rodwertowi ten rekord wyśrubować. Tak, Ben Rodwert at bat. Rezerwowy łapacz drużyny Tampy. René Pinto odpoczywa. Jak widzimy, 8 strikeoutów dzisiaj Luisa Hilla. Średnio 2 na zmianę. Tutaj prawie go trafiła ta piłka Bena Rodwerta. Odbijał w drugim inningu, dostał strikeouta. Może teraz się zrehabilituje. No cóż, albo się zrehabilituje, albo Luis Hill ustanowi nowy swój najlepszy wynik w karierze. No raczej wydaje mi się, że innych środków tutaj nie będziemy mieli. Tak, jak tutaj, o. A jednak tam lewo zapolowy, tam Alex Verdugo, no patrzył na tą piłkę, może złapa, jednak wyleciała na trybuny. Jeszcze Luis Hill tutaj się musi pomęczyć z Ben Rodwertem. Piekielnie szybki fastball, ale jednak poza strefę. Znaczy, wydaje mi się, że jeżeli Luis Hill przepuści kogokolwiek na bazę, to będzie koniec już przygody Hilla w tym meczu. Tak, zdaje się, że tak, ale tutaj kolej. Tutaj. Tym razem change-up. Pełen stan dla Luisa Hilla. Kiepsko to wygląda, jeżeli chodzi o miotacza Yankees. I odbija Ben Robert High, ale w prawą stronę terytorium faulowe. Po raz kolejny ciągle pełny stan. Ben Robert tutaj chce coś udowodnić. Chce udowodnić, że wcale nie jest gorszy od René Pinto. I kolejny tutaj, no tutaj ta piłkę mógł puścić, by był walk, ale to nie było aż tak bardzo znacznie, żeby tak od ręki to zauważyć, są to bardzo szybkie piłki. W telewizji to się nie wydaje takie szybkie, ale uwierzcie mi, trudno bardzo odbić taką piłkę. O i tutaj strikeout. Słuszna decyzja sędziego, piłka na styku, ale jednak bardziej w tą strefę, bardziej do środka. I Ben niezadowolony. Robert schodzi z drugim strikeoutem w tym meczu. 0-2 dla niego. Tak jest, niezadowolony Ben Robert. Nazwijmy Yankeesa. Toronto Blue Jays w latach 17-18, Dodgers 18-19. W Yankeesach w 2012. Ciężko mi ocenić, co to może być. No na pewno nie jest to George Donaldson, bo tutaj nie ma informacji, że był w Yankeesach w 2022 roku. Ale też nigdy nie było nam Donaldsona w Red Sox, także tutaj nam by od razu odpadł Amerykanin. Tak, a tymczasem Jose Caballero zostanął 1-1. W trzecim tak jest. Miningu, w trzecim inningu ładna piłka na zapole, zakończona doublem. I potem przebieg przez bazę domową i dał, pamiętamy po tym błędzie Luisa Hilla, pierwszy wysoka obieg, piłka, rejsa, Jose piłka Caballero i Alex Verdugo. Z małymi problemami tam walczył troszeczkę ze słońcem Alex Verdugo. Szukał tej piłki w powietrzu, ale udało mu się ją zobaczyć bez problemu. Jeszcze tutaj piąteczka przybita z Aaronem Judge'em. Był tam Aaron do pomocy, gdyby jednak Alex zgubiłby się na boisku, ale szczęście że tak powiem, szczęście było po stronie Meksykanina, no i Alex z autem. A tymczasem Yandy Diaz. Dzisiaj 0-2, tutaj no na pewno takie liczby go nie zadowalają, nikogo mu nie zadowalały, a szczególnie jego, bo jest on przyzwyczajony do lepszych zdobyczy,
A i tutaj slider w dolną część strefy, nawet nie dogonał Yandy. Grający dzisiaj na swojej, no grający na Antiage'u, czyli tylko odbija. Tutaj widzimy ten jego ciąg na piłkę, który nie jest do końca dobry. Aaron Judge bez problemu łapie piłkę. Taki pop-up. I Lewis Hill bezbłędny. I jest bezbłędny. Tak, a, Lewis... za chwilę zobaczymy. Całe tutaj gwiazdy Yankee, czyli Juan Soto, potem Aaron Judge i Giancarlo Stanton. Tak jest, Lewis Hill bardzo dobrze, że tak powiem, bardzo dobre podwaliny zrobił dla zawodników z pozycji 2, 3 i 4 dla swojej ofensywy. Nowy rekord strikeoutów, jeżeli chodzi o Lewisa Hilla, 9 strikeoutów w jednym meczu. Wydaje mi się, że tą szóstą zmianę może jeszcze Lewis Hill dostać, patrząc na to, że to ostatnia zmiana była bezbłędna. 2 flyouty, 1 strikeout. Żaden z zawodników tak naprawdę jakoś mocno nie zagroził. No może poza Benem Rodwertem, u którego wyszedł pełen stan, to tak naprawdę ani Jose Caballero, ani Yandy Diaz nie stanowili dla Hilla jakiegoś większego zagrożenia. Nie, tutaj myślę lekkie rozczarowanie w tym meczu, jeśli chodzi o, może nie rozczarowanie, ale Yandy Diaz, Randy Arozarena, bo głównie na nich zawsze polegają, zaczynają. Zaczynają w bad orderze Tampy. No w tym meczu póki co nie dają od ciebie za dużo. No na razie 0 na 5, jeżeli chodzi o obu panów, łącząc podejście na pałkę zarówno Randy'ego, jak i Yandy'ego. Tak, póki co Caballero chyba taką najbardziej, najjaśniejsza postać z Tampy. No druga baza i flyout na razie, jeżeli chodzi o Jose, a ja bym tutaj jednak był bardziej skłonny do Richiego Palaciosa. Okej, miał strikeouta przy drugim podejściu, no ale jednak to przy jego pojedynku Jose Caballero zdobył punkt. Tak, to prawda, ale kwestia, czy był to, chyba nie był wymuszony błąd na Lewisie Hillu. No, znaczy nie, to był błąd niewymuszony oczywiście, przecież to on sam decydował o próbie sprawdzenia Jose Caballero, już tego ponadprogramowe sprawdzenie Jose Caballero na trzeciej bazie. Także to raczej był błąd niewymuszony. Sam, już tak powiem, Palacios też zgłaszał to sędziemu. No poniekąd można to zaliczyć też jako taka pomoc przy zdobyciu tego punktu przez Jose Caballero. No już zostawiamy. No. A teraz już Juan Soto. A tak, zostawiamy już to za sobą. Juan Soto. Jedna piłka za nisko, druga piłka za wysoko. Nie może nam się wstrzelić. Na razie Aaron Cival 75 narzutów. Tak, wow. Juan Soto jeszcze bez hita odbijał tylko raz i zakończył to walkiem. Nie zaznał jeszcze smaku, powiedzmy tutaj, zejście ze strikeoutem spotkania. A tym razem Aaron Cival ze strajkiem wraca tutaj do życia w tym at-bat. Aaron. 150 home runów i 420 on base percentage w 150 meczach w karierze, jeżeli chodzi o barwę Yankeesów. No i Juan Soto oczywiście już w pierwszych 800, przepraszam, meczach w karierze. No i Juan Soto oczywiście wpisuje nam się w tą statystykę. Dobrze też wiedzieć właśnie, i to też pokazuje, że Juan Soto będzie przyszłością tego sportu, jeżeli chodzi o MLB, to na pewno. A przed tą przyszłością staje Aaron Cival. Piękna piłka do Meda. Ten prosto do rękawicy Shentona. No i tutaj nie ma absolutnie o czym mówić. Nie tak, ma strikeouta, ale również nie ma bazy dla Juana Soto. Tak, tam Juan Soto pokazywał chyba, że zdążył. Tak mi się staje, pokazywał do sędziego, ale nie ma racji. Nie będą sprawdzali tego trenerzy, nie będzie tego sztab szkoleniowy Yankeesów sprawdzał, ponieważ byśmy od razu zobaczyli ten gest słuchawek, nakładanie słuchawek od trenera. Tak, a teraz drugi gwiazd do drużyny New York Yankees, Aaron Judge, single w trzecim inningu. Póki co wybite 3 home runy w tym sezonie. Dla Arona tutaj pop-up, ale do tyłu. Środek tej strefy. Szkoda takich piłek. Mają one potencjał, jeśli chodzi o odbicie. A szczególnie, jeżeli chodzi o Arona Jara. Przypominam jeszcze raz, sezon 2022, 63 home runy. No takie piłki Aron powinien wybijać z bardzo dużą łatwością. Tutaj fatalny narzut Civala. No takich lepiej nie ruszać. No i dobrze, że Aron nawet nie próbował tego ruszać. A co?
Taką trudno w ogóle dotknąć kijem, nie mówiąc o dobrym odbiciu. Oj, ta piłka w stronę shortstopa i Shenton bez problemu łapie po raz kolejny piłkę. I drugi grand z rzędu, back to back. Zobaczymy, jak co na to odpowie Giancarlo Stanton. Dwa outy bez biegaczy na bazie, a Giancarlo Stanton z base on balls w pierwszym inningu. Austin Shenton naprawdę dobrze się spisuje na tej pierwszej bazie pod zastępstwo Yandy'ego Diasa na w obronie. Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony tym młodym zawodnikiem, młodym, no może nie młodym, no ale jednak rezerwowym Tampy na pierwszej bazie. Jednak grałem przeciwko takim gwiazdom, przeciwko takim zawodnikom, jak oglądany teraz Judge, będąc teraz w pojedynku z Aaronem Civalem Stanton, czy wcześniej jeszcze Juan Soto, no to naprawdę nie jest łatwo, a już Shenton uratował jedną piłkę dla Arona Civala, okradł Yankeesów przecież z jednego punktu, przynajmniej jednego punktu, więc na razie Austin spisuje się naprawdę, naprawdę dobrze. Co innego możemy powiedzieć o Aaronie Civalu w starciu ze Stantonem, którego przepuszcza za darmo. Bez żadnego strajku wchodzi Stanton na pierwszą bazę. No i niedługo może nam wkroczyć na boisko trener Tampy z... No chociaż w sumie nie, mamy dwa auty. Raczej Tampa zaufa Civalowi, dopóki nie stracą punktu. Raczej to Gran Turismo. RBI single w pierwszym inningu. Jeden home run, jedna piłka wybita poza pola gry w tym sezonie. A i zaczynam od strajka. Nie, tutaj no, piłka lepsza do zostawienia. To był drugi łuk Giancarlo Stantona w ogóle w tym meczu, także dobre oko ma tak, Amerykanin z włoskimi korzeniami. Panie, drugi raz na bazie, drugi raz po tak zwanym łoku. Oj, tutaj zdawało mi się, myślę, że tobie też tu będzie hit by hit, ale jednak... Zamroziło nam trochę, odetchnął z ulgą Antony Rizzo. Widziałem po nim całe swoje życie przed oczami. No, jak, tak wydawało mi się, że nawet poczuł chyba na materiale na spodniach ten pęd tej piłki, ale całe szczęście samego kolana to nie trafiło. Tak, jest całe szczęście, skręciła ta piłka w ostatniej chwili. Tutaj chyba trochę to go rozproszyło, bo wtedy nie trafił w tą piłkę. I ze swoich doświadczeń powiem raz, zdobyłem pierwszą bazę grając w meczu poprzez właśnie hit by pitch. I powiem, że wolałbym tej bazy nie mieć mimo wszystko. No tak, to jest jednak takie pyrrusowe zwycięstwo, tak? Zdobyłeś bazę, ale jakim kosztem, tak? To jednak trzeba cię to ogromnym bólem. Przez chwilę poboli, a potem jesteś na bazie. Także zależy od podejścia, zależy gdzie piłka trafi. Coś może o tym powiedzieć Gleyber Torres, no tylko że Gleyberowi w pierwszej zmianie nie udało się tej bazy zdobyć, ale też to opłacił ogromnym bólem. Przecież to piłka trafiona przez niego samego. Pierwszej zmianie. Mamy czas. Prosił o chwilkę czasu Aaron Cival. Odszedł, jakby zrezygnował z tej procedury od rzutu. Ma takie prawo Aaron Cival, aby namyślić się jeszcze. Ma i z niego korzysta. Antony Rizzo, stan 2-2. Paulowa piłka. Robi swoją robotę dobrze od Ballboy Yankees. Walczy. Cały czas Anton Rizzo chciałby przeprowadzić nam dalej Giancarlo Stantona. Raz już to zrobił. Nie, raz to zrobił z Juanem Soto, przepraszam. Czas dla Stantona. Dla Antonego Rizzo. Stanton tak, jest Rizzo, na pierwszej bazie. Tak, wcześniej Cival poprosił o chwilę czasu, może zmianę narzutu, może jeszcze chwilkę namysłu przed narzutem. Podobno teraz sytuację ma Antony Rizzo, wracamy do stanu 2-2. Kolejny foul ball, tym razem w lewą stronę. No, przy takim tempie pojedynku, jeżeli tutaj Rizzo zdobędzie bazę, no to niedługo Cival może nam osiągnąć 3 cyfrówkę, jeżeli chodzi o narzuty. Tak, brakuje 8. A to dopiero połowa meczu. Brakuje 8 do setki, zobaczymy czy da radę. I pełny stan. Wysoka presja. Znaczy wszystko, znaczy wiemy tyle, że dla Civala to jest ostatnia zmiana, nieważne co. Nieważne czy wygra pojedynek z Rizzo, czy też nie. Cival już więcej zmian nam nie zagra. Pytanie tylko jak skończy zmianę numer 5. No, jeszcze tego nie wiemy.
Tym razem Cutter wybity do tyłu. Oczywiście im dalej w las, tym celność i prędkość narzutów się zmienia. Oczywiście jest wszystko związane ze zmęczeniem materiału. Dokładnie do prawego ramienia Arona Sivala. A i mamy drugi walk z rzędu. Giancarlo Stanton maszeruje sobie na drugą bazę. Anton Rizzo na pierwszą. Jeszcze ten inning chwilę potrwa. A Aaron Sivar będzie mógł nam chyba odmaszerować już na ławkę rezerwowych. Jeszcze sprawdza listę, że tak powiem, miotaczy, listę, którą sobie ugada z Rosvertem. Pytanie tylko, czy pozwoli mu trener Tampy dokończyć tą zmianę. Czy tutaj jednak Sivar, że tak powiem, nie wynegocjuje jeszcze jednego pojedynku z Gleyberem Torresem. Bo to oczywiście też no, nie tylko jeżeli chodzi o te negocjacje, ale też o ewentualne też chodzi o ewentualny sposób rozegrania tejże akcji przeciwko Gleyberowi. Czy to ma być może piłka gdzieś w dół strefy, może próba szukania grandouta, czy ogólnie po prostu flyout, strikeout, jakikolwiek out. Zdaje się, że gra dalej Aaron Sivall. Dogra ten inning. Tak, a więc tutaj jednak zaufali Sivalowi. No pytanie, czy tego zaufania nie naruszy. Znowu Sival postawił się w sytuacji z dwoma zawodnikami na bazach. Dwa razy już obrona ratowała go w tej sytuacji. Zobaczymy, czego ratują. Przed Gleyberem. Pokazuje, że jeszcze jest zdolny do obrony rzutu. Przed Gleyberem Torresem. Tak jest. No tutaj już jest bardzo realne wejście na trzycyfrową liczbę narzutów, jeżeli chodzi o Arona Sivala. I tak naprawdę wykonał kawał dobrej roboty miotacz Tampy. 1-1. Sweeper 80 mil na godzinę, zdecydowanie za daleko. I widzieliśmy, kto zastąpi Arona Sivala. Rozgrywał się już w bullpenie Maton, którego zobaczymy w szóstym inningu na górce miotacza. O, może nawet i w piątym, jeżeli tutaj, Sival nie. Tak, jeżeli tutaj Sival nie wywiąże się ze swojego zadania. Najwięcej podejść na pałkę z home runami w tym sezonie. Taka dosyć niewygodna statystyka. No i Gleyber Torres niestety przoduje, jeżeli chodzi o American League. Luis Arraez i Spencer Torkelson tylko są przed Gleyberem. Także dosyć niewygodna statystyka, jeżeli chodzi o pierwszo, nie pierwszobazowego, tylko przepraszam, bardzo drugobazowego Yankeesów. Nasz numer 100. Jeżeli chodzi o Sivala, wchodzimy w trzycyfrówkę, już nieważne co się stanie. 2-2, 1-1, Yankees, Tampa Bay Rays. No, i jest pełen stan, jeżeli chodzi o ten pojedynek. Znowu się wprowadził w ten... Fałt dwóch biegaczy. Znowu się wprowadził w ten pełen stan Aaron Sival. Po raz trzeci chyba już w tej zmianie. Czy wykorzysta to Gleyber Torres? Oj, przerzucony. No po raz pierwszy w tym meczu, base is loaded. Bazy zajęte dla Alexa Verdugo. Cały czas widać zaniepokojony sztab trenerski gości. Nie dziwne, no ponieważ Mayton jest już gotowy do wejścia. Alex Verdugo stoi przed ogromną szansą. Jeden home run. Aaron Sival daje trzecie kołka pod rząd. Dosyć niechlubna statystyka. Jeden home run do tej pory w tym sezonie u Alexa Verdugo. No jeżeli chciałby poprawić tą swoją statystykę, no to będzie to home run za 4. Tak zwany Grand Slam. No na polski wielki szlem, ale to jednak brzmi dosyć cienko. Zostaniemy przy angielskiej nomenklaturze. Pierwszy narzut! Naprawy narzut! Naprawy za pole to będzie lawina punktów dla Yankeesów. Dwa punkty na pewno. Alex Verdugo, może nie z home runem, ale pokazuje, dlaczego właśnie Yankeesi go ściągnęli na Yankee Stadium. Doprowadza nam do bazy domowej zarówno Stantona, jak i Antonego Rizzo. Gleyber Torres został nam bodajże na drugiej bazie. Duży błąd Arona Sivala. Narzut w środek. Na taki narzut właśnie czekał Meksykanin i wykorzystał to bezlitośnie. Na trzeciej bazie mamy Gleybera Torresa, na pierwszej bazie mamy zdobywcę dwóch punktów dla New York Yankees. Yankeesi prowadzą z Tampą 3-1. Tak, żałuję, trener tutaj może nie zdjął Arona Sivala chwilę wcześniej, dał mu, zaufał mu i widzimy tutaj tego efekty, dwa punkty dla Yankees, trzecia baza dalej zajęta i tutaj kolejne odbicie, nie mam tego Aaron Sivala tutaj, no i mamy kolejne punkty dla Yankees 4-1.
back-to-back hit dla New York Yankees. Niedługo musieliśmy czekać na odpowiedź Jose Trevino. Aaron Cival cały czas stoi na tej drugiej, na górce miotacza. Bardzo jej cierpliwy był Jose Trevino, ale poszczęściło mu się piłka w górną część strefy, tam gdzie mniej więcej się tego spodziewał. Aaron Judge oczywiście zadowolony, ma pełne prawo, wybuchła nam ofensywa Yankeesów i na tym się nie kończy. Bases loaded, czy będzie atak domowej? Tak, 5-1 dla Yankees. Jeszcze błąd Jose Caballero, jeszcze błąd Caballero przy łapaniu tej piłki, ależ nam wybuchła. Nieprawdopodobna sekwencja, nieprawdopodobna sekwencja, 3 hity z rzędu New York Yankees. Nawet nie tyle, co 3, a chyba 3 picze, 3 narzuty, 3 hity. Ależ seria dla Yankees. Oswaldo Cabrera, Jose Trevino, Alex Verdugo. Kolejność oczywiście odwrócona. Trzy narzuty i 4 punkty, bo oczywiście Alex Verdugo zdobył 2 punkty dla swojej drużyny. Wybuchła nam ofensywa Yankees. Tutaj Randy chyba sam nie wiedział dokładnie, gdzie tą piłkę rzucić. Przeciął tą piłkę jeszcze. To był Caballero, dobrze widziałem. To był Jose Caballero. No i cóż, tutaj nie było innej opcji. Musi zejść z boiska Aaron Civar. Liczyliśmy na to, że jednak utrzyma stan remisowy na Yankees Stadium. Tak się jednak nie stało. Civar schodzi w bardzo niefajnych okolicznościach z boiska. Kończy spotkanie z 4 straconymi punktami. 3 przy jego 4 ostatnich narzutach. Tak, chwaliliśmy go za solidny występ. Myślę, że już nie możemy tego powiedzieć. Solidny występ do ostatniego narzutu. Potem coś się popsuło, 3 narzuty i Yankees wychodzą na prowadzenie. Aaron Cival, no niestety, zapisuje kilka dodatkowych punktów straconych na jego konto. No, bo nie, znaczy może nie naruszył zaufania trenera, ale jednak chociaż w sumie to no, można powiedzieć, że naruszył, no bo jednak trenerzy mu zaufali, jeżeli chodzi o dociągnięcie tej zmiany do samego końca. Przy tych dwóch autach, no wydawałoby się to naprawdę łatwe zadanie. Już takim zadaniem mierzył się przecież Aaron Cival niejednokrotnie i miewał perfekcyjne zmiany. No i tutaj idąc, mówiąc z klasykiem, coś się popsuło. Coś się popsuło. No i Aarona Civala no nie było słychać podczas tych ostatnich kilku narzutów. Zagłuszyła go ofensywa Yankeesów. I tutaj, tak, już bo... i zmiana jego była no już tutaj nieunikniona. Gorszy moment dla Civala i widzimy, to... gra narzuca i godzinę przyjdzie dosłownie minuta albo nawet nie i dzieją się takie rzeczy. Dlatego trzeba trzymać chłodną głowę do samego końca. Im bliżej końca jesteś, tym bardziej musisz być skupionym. To się tyczy nie tylko sportów, no ale oczywiście również i wielu innych dziedzin życia. My tutaj nie będziemy oczywiście reklamować reklamy aplikacji Yankeesów. Tutaj mam potwierdzenie. 3 hity z rzędu z zawodnikami na drugiej lub trzeciej bazie. A Antony Volpi może jeszcze podwyższyć, ale wierzę to w statystykę. Tak, może zobaczymy, czy Maton, Phil Maton pozwoli mu 11 gier w tym sezonie. Bilans 0-1, era 8, dosyć wysoka. Sobie zapiszę nazwisko Phila Maytona. Mayton, no i drugi bol z rzędu. Musi się wgrać. Przypomnijmy, że dalej tutaj groźna sytuacja Yankees. Mamy zajętą pierwszą bazę, mamy zajętą trzecią bazę, czyli bezpośrednie zagrożenie. Aaron Cival smutny, niezadowolony. Trudno mu się dziwić. 5 walków, 5 strikeoutów, 5 straconych punktów. No... porównując jego rywala z drugiej strony barykady, czyli Luisa Hilla, on również pewnie skończy swoją zmianę w tym meczu po 5 zmianie. 9 strikeoutów w tym meczu. Tak, Phil Maton. Oj, w końcu wczelił się pierwszy strajk. I stan 3-1. Jeśli teraz pomyli się Phil Maton, rzuci poza strefę. A Volpi dobrze to wyczuje, no to będziemy mieli znowu po raz kolejny załadowane bazy dla gospodarzy. A jednak. Nie myli się, pełny stan.
Bardzo No ważny przy moment te... dla Philadelphia, ale tutaj kolejny pitcher w bullpenie, Ramirez. Przy pełnym stanie pamiętajmy przecież, że Yankees zdobyli praktycznie 4 punkty, a na pewno 2 przy Aleksie Verdugo, także to jest niebezpieczny moment dla Tampy w tym meczu. Tak, dobrze czuję się pod presją. I kończymy ten inning. Nie tym razem. Antony Volpi nieskuteczny dzisiaj do granic możliwości. Pokazuje to rzutem kija, a na pewno swoją miną pokazuje bardzo duże niezadowolenie z tego meczu. Aaron Cival, 5 punktów straconych w tym meczu, 4 w jednej zmianie. Jego katami Alex Verdugo, Jose Trevino, Oswaldo Cabrera. Zmiana w ofensywie i defensywie do głosu. Teraz dojdzie wreszcie ofensywa Tampa Bay Rays. Tak, zły moment dla Tampy, zły inning dla Raysów. Zobaczymy, jak na to odpowiedzą, czy w ogóle wyciągną broń. Będzie odbijał Randy Arozarena, z tego co widziałem, tak, potem Palacios i Paredes. Randy Arozarena no póki co... Te rzucają wszystkie siły na pokład zawodnicy Rays w tym momencie. Najmocniejsi pałkarze dochodzą do głosu. Tak, najmocniejsi w teorii z sezonu. Dzisiaj niekoniecznie, Randy Arozarena 0-2. No teraz, kiedy jeśli nie teraz? Trzeba działać, trzeba działać. No powiem ci, że to samo pytanie chyba mógłbyś zadać Antonemu Volpiemu i by również nie znalazł odpowiedzi na to pytanie. No bo naprawdę Volpi już chyba praktycznie, no praktycznie wszystko co mógł, jeżeli chodzi o formy outów, to wykorzystał. 2 strikeouty, 1 flyout, no 1 fielder's choice, oczywiście pamiętamy. Ten sprint, wygrany wyścig przeciwko Caballero, bodajże to było w trzeciej bądź, no chyba w trzeciej zmianie, jeżeli chodzi o Volpiego. No i właśnie teraz ten drugi z wymienionych strikeoutów. Także coś tam nie idzie wychowankowi Yankeesów. Zobaczymy, czy jeszcze, no będzie miał jeszcze jedno podejście na pałkę, to jest pewne, ponieważ my mieliśmy dopiero górną połówkę piątej zmiany. Co my tutaj mamy? Statystyki z no, zawodników, w tym którym dobrze idzie aktualnie. Francisco Alvarez z Mets, Matt Scherzer z Texas Rangers, no i Jose Berrios z Toronto. Tak jest, 4-0, średnia 0,85. To jest to, o czym mówiłem. A tym razem już Randy Arozarena dostaje pierwszego strajka. Na pewno Aaron Cival czy taki DL Hall wczoraj mogą patrzeć i zazdrościć zawodnikowi z Puerto Rico. Oczywiście to mówię o Berriosie. Tak, Randy, mocne wybicie i będzie złapana piłka. Tak, ale to jest problemami. Alex Verdugo. Ale w pięknym stylu złapał to Alex Verdugo. Taki zobacz to. Taki na wślizgu. Pięknie. I Randy Arozarena z trzecim autem w tym meczu. No poniekąd okradziony z hita przez Alexa Verdugo, ale tak, nie można tego... Dobre odbicie. Swoją drogą przez kolegę z reprezentacji, przecież zarówno Randy, jak i Alex są Meksykaninami. Obaj grali w World Baseball Classic, także dobrze się znają z reprezentacji, a Jose Palacios po biednym narzucie dobywa, bardziej, no może nie zdobywa, ale pada ofiarą drugiego autu, Luisa Hilla. Tak, bardzo szybciutkie dwa auty dla Tampy. Rzucają wszystkie siły, no i nie widać tego niestety. Mamy teraz pokazaną listę kontuzji zawodników Yankeesów. DJ LeMahieu, właśnie DJ LeMahieu mi tutaj brakowało. Tutaj problemy chyba z barkiem, jeżeli dobrze to kojarzę, we wtorek. Oswaldo Peraza tam również z jakimś urazem. Również go zabrakło w serii z Tampą. Także po obu stronach tutaj potrafią być problemy, ale mimo wszystko Yankeesi potrafią sobie radzić bez gwiazdora na pozycji DH-a, bo przecież LeMahieu zwykle grał właśnie na DH-u. No i cóż, Paredes kontra Hill. Paredes kontra Hill. Drugi ball, 2-1. Tutaj chce Paredes za wszelką cenę tchnąć tą ofensywę do życia. Dawno tam pani to była hita. Dawno jakoś tam nie zagroziła ofensywnie Yankees, a muszą to robić, bo inningi uciekają, a Yankees, no, na czteropunktowej prowadzeniu. Aj, tutaj był swing. Daje się, był. I drugi strike, Paredesa. Czy Austin Shenton czy gotowy? Czy jeszcze wejdzie w tym inningu na
Do Butterboxu. Zobaczymy za chwilę. Pełny stan. Lewis Hill walczy o 10 strikeout w tym meczu. Oczywiście już nowy rekord w karierze jest ustanowiony. No, na pewno lepiej wygląda dwucyfrówka przy nazwisku. A tymczasem Paredes, coś się w końcu tutaj rusza w ofensywie Rejsów. Paredes zdobywa bazę i Austin Shenton, tak, wejdzie jeszcze w tym inningu do Butterboxu. Pamiętajmy, jak się zaczął dramat Tampy. Od jednego walka przy dwóch autach. Tak, Od jeden jednego walk. walka przy. No właśnie, jak jeden walk zmienił wszystko? Przy dwóch autach. I tutaj boję się, że to może być to samo, jeżeli chodzi o Luisa Hilla. Potrzebny jest ten aut Yankeesom jak człowiekowi powietrze, aby mogli naprawdę. Idąc z tą nomenklaturą, odetchnąć, wziąć oddech pełną piersią. No, Austin Shenton na pewno będzie chciał spowodować zadyszkę u Luisa Hilla i u Yankeesów. Na ten moment Hill przesadził z wyobraźnią, jeżeli chodzi o tego o change-upa. 95 narzutów, także jest duża szansa, że obaj panowie starterzy wejdą na pułap setki. No, Sivala oczywiście nam wszedł. Hill jeszcze może się przed tym obronić. Dwa bole, jeden strajk. Narzutów już mamy na koncie Hilla 96. To będzie narzut 97. Cztery do setki. W najlepszym wypadku będzie tych narzutów 98, przynajmniej jeżeli chodzi o pojedynek z Shentonem. Kolejny bol, trzeci z rzędu. Oj, traci to koncentrację Luis Hill. Ta zewnętrzna część mu nie służy. Raczej nie służy właśnie w pojedynku z Austinem. Rezerwowy, bazowy. Dobrze dysponowany w dzisiejszym meczu. Pokazuje, że Luis Hill mu nie jest straszny. I mamy drugi z rzędu walk. Tak jest, no i mam. Austin Shenton po raz pierwszy w tym meczu na bazie. Mam déjà vu, powiem ci, Oliwierze. Tylko pytanie, czy Amed Rosario stanie się dla Tampy takim zawodnikiem, jakim był Alex Verdugo, czy nie da chyba przyjemności Amedowi Rosario starcie z Luisem Hillem. Wyszedł na Kevin Cash, tak jest. Zebrali się zawodnicy. Raczej będzie zmiana, jeżeli chodzi o Luisa Hilla. Dobrze wiedzą, co się stało z Aaronem Civalem, kiedy ten był w tej sytuacji. Nie chcą powtórzyć tego Tak, błędu. podobna Tak jest. sytuacja. Tutaj Luis wiedzą, Hill że schodzi. nie mogą sobie Yankees pozwolić na błąd przy dwóch bazach zajętych. Zasłużone oklaski, bardzo dobry występ, jeżeli chodzi o Luisa Hilla. No, zgubił się oczywiście, pogubił się w tej piątej zmianie. No, oczywiście to było spowodowane już zmęczeniem materiału, jeżeli chodzi o zawodnika Yankees. Mimo wszystko, najlepszy występ w karierze Luisa Hilla do tej pory i naprawdę w pełni zasłużone oklaski, jeżeli chodzi o kibiców gospodarzy. Tak, dobry występ Luisa Hilla. Zasłużono oklaski na Yankee Stadium. A teraz wszyscy kibice Tampy trzymają kciuki za Ahmeda Rosario. Tym Jedno obecny dobre ze mną odbicie. Oliwier. Takie jedno dobre odbicie na outfield. I coś tam się może podziać w No właśnie, ofensywie. czy Amed Rosario stanie się dla Tampy tym, kim stał się Alex Verdugo dla Yankeesów dzisiaj? Czy zdobędzie te dwa punkty na wagę kontaktu z Tampą? No oczywiście, przepraszam, z Nowym Jorkiem oczywiście. To zadanie będzie oczywiście utrudnione dla Amed Rosario, ponieważ Alex Verdugo mierzył się z potwornie zmęczonym Aaronem Civalem. Natomiast Amed Rosario nie tyle co by się mierzył, właśnie nie mierzy się z zmęczonym, ale bardzo dobrze dysponowanym dzisiaj Luisem Hillem, a z jednym ze zmienników. Ale kto zmieni nam startera z Ameryki Łacińskiej? No to będziemy musieli poczekać jeszcze chwilkę. Tak, i teraz tutaj pooglądajmy kompilację Luisa Hilla. Na ten moment razem z Alexem Verdugo według mnie jeden z dwóch MVP tego meczu. Co by nie mówić. Mamy potwierdzenie 97 Prawie 5, narzutów. 9 Tak strikeoutów. jest. Tak jest. Rekord narzutów, rekord strikeoutów, jeżeli chodzi o. A tutaj Rosario odbija piłkę, ale nie ma. Oj, Oj, błąd! Błąd w ofensywie! Save! Błąd defensywny i mamy bases loaded.
Weaver, Weaver nie połapał się z tą piłką, nie wierzy zmiennik Luisa Hilla, nie wierzy, nie wierzy Yankee Stadium i też również pewnie nie wierzy drugobazowy Tampa Bay Rays. Zobaczmy, no to był rutynowy out. Wyścizdała się, o Jezu, jakby to było zaprogramowane, jeżeli chodzi o Weavera. Będzie mu się to śpiło po nocach, w ostatniej milisekundzie wypadła piłka i wydawało się, że to będzie łatwe zakończenie inningu, a jednak mamy base loaded i Curtis Mett w batter boxie, tak. Ależ Curtis Mett, no a Matt Rosario, oczywiście to nie jest hit, to jest error, jeżeli chodzi o Weavera. Już trzeci niewymuszony błąd Yankees w tym meczu. Tak, ale oczywiście dużo gorzej to wygląda, jeżeli to wiesz, to jest twój pierwszy narzut w meczu, no jedyne co musisz zrobić, to wykonać jeden out, a masz do tego najlepszą okazję, a piłka ci się wyślizguje w najgorszym możliwym momencie. Tak, może to wejść na psychikę lekko tej Weaverowi. Weaver stawia siebie przed bardzo trudnym wyzwaniem, jeden narzut, może to wszystko skończyć. Ale wydawało się, że leci na prawe za pola, jednak terytorium faul. Base loaded bodajże pierwszy raz w tym meczu dla Tampy. No to na pewno na bazie mamy Rosario, Paredesa i Shentona. Wybita piłka wysoko, lewe za pole przez Meda. Złapana piłka przez Alexa Verdugo. Tak, ale przez chwilę powiało zagrożeniem. Gdyby to nie zostało złapane, no dwa punkty na pewno. I mecz by się trochę wyrównał. Odetchnęło z ulgą Yankee Stadium. Odetchnął z ulgą również Luis Gil. Ponieważ... ponieważ jego zmiennik... No tak, zobacz w ogóle jak szybko zmieniło się nastawienie Luisa Gila w ciągu tych paru minut, tak, z załamania. Występu, a potem drżał o to, co się dzieje na boisku. Dokładnie, najpierw, no oczywiście też nie był zadowolony z faktu, po pierwsze, że puścił dwa walki, po drugie, że Kevin Cash postanowił go zmienić przedwcześnie, bo jednak oczywiście tak samo jak Aaron Civale, jego celem i założenie było dokończenie piątej zmiany, jednakże obaj trenerzy postanowili zmienić swoich miotaczy, czy to z przymusu, czy to jednak z powodów taktycznych. No i przeżył podróż z piekła do nieba tak naprawdę Luis Gil, oglądając co wyczynia Weaver. Tak, tak blisko Rejsi nie byli w tym meczu wyrównania. I zobaczymy jak na tą tutaj horror w obronie Yankees odpowiedzą ofensywnie. Zobaczymy, aż nas troszeczkę tak przyciszyło, patrząc na reklamę Google'a. To może podsumujmy sobie pierwszą połowę tego meczu. Mimo tego, że to jest mecz bardziej defensywny, to jednak jest całkiem przyjemny dla oka. Jest co oglądać w tym meczu. Tak, no może defensywny. I taki, mamy tutaj zrywy, no zobaczmy, 5 punktów dla Yankees, z czego 4 zdobyte tak naprawdę po ciągu minuty. No tak, no coś takiego w ciągu minuty. To jeszcze rozmowa Kevina Casha z Luisem Hillem, pewnie o powody, dla których ten nie dostał szansy na dokończenie tej zmiany. No co by nie mówić, naprawdę bardzo, ale to bardzo dobry występ Luisa Hilla. Tylko jeden stracony punkt, 9 strikeoutów. Erasmo Ramirez wchodzi nam na górkę miotacza. Debiut w tym sezonie Ramireza. Wcześniej w zeszłym sezonie grał w Washington Nationals, no i właśnie w Tampie. No i Erasmo Ramirez. Tak, jeśli chodzi raz, to na bo Erasmo Ramirez od razu kontra Juan Soto. Pierwszy narzut i mamy strike. Juan Soto jeszcze bez zdobycia bazy przez hit, ale miał bodajże 1 czy 2 walki w tym meczu. I czy był check swing? Tak, drugi strike pokazuje arbiter. Soto miał jednego walka, tak. Dlatego ma bilans 0 na 2. Tak, jeden walk i dwa out. A tutaj, no w ostatniej chwili chyba zabrał ten kij. Juan Soto zobaczył jak nisko leci piłka i że nie warto tutaj tego odbijać. Śmieje się z Benem Rotwertem Juan Soto. Trochę humoru nie zaszkodzi.
Na pewno dużo lepsze humory, jeżeli chodzi o byłego gracza San Diego Padres, aniżeli o Tak, łapacza jest Tampy. odbicie i zdaje się, będzie łatwy hit. Tak, tutaj się trochę zawahałem, pamiętając, co zrobił Weaver. No ale to jednak to nie był Weaver, a to był Austin Shenton, który w tym meczu jest naprawdę świetnie dysponowany. I tak między Bogiem a prawdą, po tym meczu zastanawiałbym się, czy nie dawać Shentonowi trochę więcej szans na miejscu trenerów Tampy. Tak, oczywiście Yenny Diaz pozostałby dalej głównym pierwszobazowym, ale może trochę częściej dawać mu okazję do odpoczynku. I żeby Austin Shenton, jego kolega drużynowy, mógł się trochę więcej wykazać. Ewentualnie Yenny Diaz mógłby przyjąć pozycję DH-a tak naprawdę, bo to również go jakoś bardzo nie ogranicza. No okej, dzisiaj mu nie idzie na DH-u. 0 na 3, ground out, strike out i fly out. Mimo wszystko jednak Yandy ma tą parę w ręce. Czy był zamach Arona Judge'a? Nie, nie było, wstrzymał się. Chociaż Oj, mimo wszystko oj, tutaj piłka... malutkie problemy techniczne z transmisją. Tak, piłka była mimo wszystko w strefie strajków, jeżeli chodzi o Arona Judge'a. Stan 1-1, piłka trafiona na terytorium faul. U Arona Judge'a cały stan 1-2. Jeżeli chodzi o kapitana, bo już teraz jest to chyba już oficjalnie nazwany Aaron Judge kapitanem drużyny z Manhattanu. No ale to nie zmienia faktu, że jednak stany 1 na 3. Manhattanu, ale nie jest to Yankee Stadium w Bronxie. Tak, no tak, jeden jak w Bronxie, no ale jednak Manhattan to Manhattan, no oczywiście mamy też New York Mets, także tutaj powinien być troszkę bardziej dokładny, tak samo jak i... idealny narzut, idealny sinker. Piękny tak samo jak i bardziej dokładny w ocenie powinien być Aaron Judge, ponieważ tego aż zamroziło na bazie domowej. A tu już i nie dał rady. Oakland Athletics kontra New York Yankees już jutro. O 12:30 czasu lokalnego. Możemy się śmiać z Oakland Athletics, ale prawda jest tak, że oni są teraz przed Houston Astros. Tak. Ironia losu. Fakty nie kłamią. Fakty nie kłamią. Najlepsza drużyna American League przez ostatnie 10 lat, albo jedna z najlepszych przez ostatnią dekadę, aktualnie jest na ostatnim miejscu swojej dywizji, a w międzyczasie gadżanka Rostanton... Do Washingtona, formalność i koniec 6 inningu. Tak jest, szybko poszło. Póki co dobry występ Ramireza. No, pytanie, czy Ramirez w ogóle dostanie jeszcze szansę dla samej zmiany. Przecież to jest jednak reliever. Tak. I tutaj reliverzy jednak mają po jedno, maksymalnie dwie zmiany. Więc jeżeli tutaj faktycznie pójdzie Ramirez po swoje i dostanie zaufanie od trenera, no to jeszcze ta siódma zmiana czeka na Esmaro Ramireza. No czekamy teraz, czy Weaver będzie zmieniony na górce miotacza, czy jednak nam pozostanie jeszcze na zmianę numer 6, a czekać go będzie, z tego co widzę, trio Matt, Rodvert i Caballero. Tak, zobaczymy jak to będzie w inningu, czy Reishi w końcu zbiorą się do odrabiania strat, bo no te inningi powoli uciekają. Ale na pewno żałują Reishi tego momentu. Wiedzą, że gdyby zmienić pitchera w tym momencie, a jednak zaufali Sivalowi. A no, kto by wiedział, mądry po szkodzie, tak? Tak jest, mądry. No nie tylko Polak, jak widać. Amerykanin też, jak widać. Tak, Amerykanin również mądry po szkodzie. No to widać dokładnie na przykładzie Tampy. To też było widać również wczoraj w St. Louis. Mimo wszystko, aż mi zabrakło słów. No mimo wszystko, na ten moment te zmiany wychodzą całkiem dobrze, jeżeli chodzi o obie drużyny. Zagadka dla fanów Yankees. Średnia 254 dziewięćdziesiąt home runów, 572 hity. Grał w rejsach. Steve Pierce. Dosyć dobre statystyki. I zaczynamy siódmą zmianę. Szósty narzut Weavera. Rodvert bez odbicia jeszcze dalej w tym meczu. Zobaczymy jak się teraz pokaże. Łapacz Race. I zaczyna od strajku.
Po change-upie. No, to jest za niska piłka zdecydowanie. Dobro, Korort. Weda. Weaver jednak został, z tego co widzę, na górce. Tak, został, dalej. Tutaj można zauważyć tą tradycję Yankees. Nie mają nazwisk zawodników na koszulkach, tylko numer. Tak było na początku i tak jest do tej pory. Tak, zostali przy tej tradycji. To jest chyba jedyna drużyna, która została przy tego typu koszulkach. Reszta drużyn w MLB jednak ma nazwiska. Wysoka nad... piłka Roberta i tutaj Alex Verdugo musiał trochę podbiec, ale bez problemu łapie piłkę i rzuca. Tak, to również trzeba pochwalić Alexa, no pochwaliliśmy Alexa Verdugo w ofensywie, ale trzeba go również pochwalić i w defensywie. Ponieważ też naprawdę dobrą robotę robi. O, kradzież choćby właśnie Reniego Rosarena z hita, czy teraz dobry sprint do odbicia Rodwerta. Jose Caballero, chwaliśmy go w dzisiejszym meczu. Zdobył dubla, zdobył run, a teraz zaczyna od strajku. Także póki co takie dwie najlepsze postacie w Tampie. No to chyba myślę, zgodzimy się, że Jose Caballero i Richie Palacios. Tak, tu jestem. Znaczy, jeżeli chodzi o ofensywę, to tak, jeżeli chodzi o defensywę, no to jednak dobrą robotę. Tak, Austin Shannon według mnie tutaj bezdyskusyjnie najlepszy gracz defensywny, jeżeli chodzi o Tampę, i na pewno miłe zaskoczenie. Jeżeli chodzi o gości, no na pewno niemiłym zaskoczeniem było dla Jose Caballero to, iż tej piłki nie udało mu się trafić. 1-2 dla Weavera i wygląda to bardzo dobrze dla relievera Yankeesów. Wychodzi na to, że może nam przejść przez ten inning suchą stopą, bez absolutnie żadnego zawodnika puszczonego na bazę. Już oczywiście czego nie może powiedzieć o poprzedniej zmianie, już wracając do tych sytuacji baz zajętych przy dwóch autach. Jednak próba jest odbicia, piłka w faul, piłka jednak na terytorium, faul. O, jakiś fan zadowolony. I dodam młodego fana z Oklahoma City. W czapce New York Knicks. Z NBA. New York Knicks, przepraszam, to nie Oklahoma City. Tak, New York Knicks. Kto powiedział, że kibice koszykówki nie mogą chodzić na mecze baseballa? No, ja też jestem kibicem koszykówki, też oglądam NBA. Przez lata nawet więcej niż baseball. A to właśnie Jose Caballero, mocna piłka, naprawę za pole. Bez problemu, Juan Soto. Bez problemu, Juan Soto. Oż, tu mu wyleciała. Co tu mu wyleciało? Jakieś notatki? Chyba jakieś notatki wyleciały Juanowi z rękawicy, czy to gdzieś tam ze stroju prawozapalowego. A to Yandy Diaz, głodny odbicia 0-3 w tym spotkaniu. Yandy Diaz wie, że musi dołożyć swoją całkiego do sukcesu Tampy. A póki co w tym meczu zawodzi. Może pozycja DJ mu nie odpowiada, może to go ogranicza. No może, no ale jeżeli Austin Shandon dalej będzie taki tak dysponowany, no to będzie naprawdę bardzo zacięty bój o pozycję pierwszobazowego w Tampie. Powiem tak, jeżeli chcecie nam oddawać Toronto pierwszobazowego, to podziękujemy, bo już mamy trzech pierwszobazowych, którzy naprawdę są równi sobie. Mamy Vladiego Juniora, mamy Justina Turnera i jeszcze Joya Votto, który będzie czekał na swoje okazje gdzieś pod koniec roku, więc mamy już pierwszobazowych pod dostatek. Nie potrzeba. Ale nie, no to już zdecydowanie. Pierwszy ball dla Diaza, trochę odetchnął Yandy. To nie jest mecz Yandy'ego na pewno. No, jeżeli chodzi o ofensywę. Miałem okazję widzieć jego jednak w tej lepszej dyspozycji, jak wybił home runa na lewe zapole. No cóż, kto wie, może jeszcze go zobaczy, czy to w telewizji, w komputerze, czy to może właśnie na żywo na Tropicana Field odbijającego takiego home runa. No, na ten moment Yandy... Nie zapowiada się na to. No nie w sosie. Nie w sosie Yandy Diaz. Oj, tutaj będzie za niska piłka. Pełny stan dla Diaza. Może w końcu dojdzie na bazę. Ma taką nadzieję. Nie w sosie również jego rywal miał stan 0-2. To wszystko przepuścił. No i sam siebie prosi o kłopoty Weaver w tym momencie.
Oj, nie wierzę, Yandy Diaz. Jest strajką wewnętrzną część strefy. Według sędziego Yandy Diaz odchodzi Okradziony z z bazy. grymasem. Odchodzi z grymasem na twarzy, a Weaver zbiega do dugoutu nietykalny w zmianie numer 6. Nie zmieniał faktu, że Yankees cały czas bezpiecznie prowadzą nad Tampa Bay Rays. Śpiewają hymn Stanów Zjednoczonych na Yankee Stadium, a my chwilę w siódmej zmianie? Tak sobie hymn? No tak dziwnie trochę. Zwykle przed meczem się śpiewa hymn. Tak, to... przed meczem też, ale między 7 a 8 inningiem też śpiewają i często uhonorowują jakiś tam. Wiem, że właśnie. Tutaj jednego z żołnierzy marynarki wojennej. Tak. Veteran of the game. A proszę, jest właśnie ten oto weteran na trybunach, nawet już na murawie. Super, super, bardzo miło. Andrew Piron, oficer trzeciej kategorii. Walczył w II wojnie światowej w marynarce wojennej morskiej Stanów Zjednoczonych. Życzymy oczywiście panu zdrowia, no i jak największej ilości meczów Yankeesów, które może sobie obejrzeć na żywo. Oczywiście. Zdrowia przede wszystkim. To jest najważniejsze. Tak, to na pewno. Tutaj jeszcze muszę dopisać Jandowi i Yandiemu Diazowi strikeouta. 0 na 4 Diaz. Czasami tak mi się wydaje, że już oglądając te mecze, czy to baseballa, czy to hokeja, czasami to już częściej słuchałem hymnu Stanów Zjednoczonych, czy też Kanady, aniżeli hymnu Polski. Tak. Już nie mówiąc o Formule 1 i o hymnie Holandii, który ostatnio jest oczywiście siłą rzeczy puszczany na okrągło. Kto ma wiedzieć, ten wie. Natomiast... Tak, hymn Polski to w sumie tylko na meczach reprezentacyjnych. U nas nie ma tej tradycji nigdzie. Ewentualnie podczas meczów klubowych 11 listopada. No to jest jeszcze moment, w którym można oczywiście w pełni... Tak, dokładnie. W święto niepodległości puścić hymn Polski. Jeszcze z tego, co wiem, jeżeli chodzi o kluby piłkarskie, kiedy te grają w europejskich pucharach, jest taka tradycja... Moment, zaraz tutaj powiem więcej o tej tradycji. Tradycja, która mówi, że gdzieś pod koniec meczu, jeżeli jest mecz polskiego klubu z jakimś klubem zagranicznym w europejskich pucharach, to kibice na całym stadionie, oczywiście gospodarzy, śpiewają Mazurka Dąbrowskiego, aby też właśnie upamiętnić ten mecz, no bo jednak dobrze wiemy, na jakim poziomie stoi polska piłka nożna i jednak każdy taki mecz, czy to w kwalifikacjach, czy to już w fazie grupowej europejskich rozgrywek, no jest jednak świętem dla kibiców w całym kraju. I jest taka niepisana tradycja, nieważne czy to gra klub z Warszawy, z Poznania, ze Szczecina, z Częstochowy, zawsze jest Mazurek Dąbrowskiego odśpiewany gdzieś w okolicach tych 3/4 meczu. Czyli mniej więcej tak jak tutaj w siódmej zmianie, czyli wszystko się zgadza. Dokładnie. Trochę się te tradycje różnią, trochę nawet bardzo, ale jakieś tam wspólne punkty zaczepienia są. Amerykanie powiedzmy są, to dało się zauważyć, da się to zauważyć, Amerykanie są, myślę, że nie boję się tego powiedzieć, najbardziej dumnym ze swojej narodowości krajem na świecie. Eksponują to na każdym kroku. Tak, to jest nawet bardzo dobre określenie, którego teraz użyłeś. Są dumni z życia w Stanach Zjednoczonych i nieważne, czy to jest jakikolwiek sport, czy to są wyścigi, czy to jest mecz baseballa, futbolu amerykańskiego, hokeja, zawsze przed meczem, nawet też w Kanadzie, przed meczami są po prostu odgrywane hymny, czy Stanów Zjednoczonych, czy Kanady. Tak, siódmy inning odbija Anthony Rizzo, do tej pory jego dosyć solidny występ, a tutaj no, idealnie narzucona piłka przez Ramireza, jednak sędzia, drugi pod rzędu, myślę, można powiedzieć, bo ten strikeout na Yandy Diazie też mocno kontrowersyjny, moim zdaniem. No, wydaje mi się, że już strike.
Wydaje mi się, że Yandy też by podzielił twoje zdanie. Podobno sędzia jest bardziej przyjazny dla piłkarzy przy swoich decyzjach, a dzisiaj bym powiedział, że jest wręcz odwrotnie. Że to raczej miotacze dostają większą faworyzację, aniżeli piłkarze. Ponieważ to no, ile takich prostych błędów popełnił sędzia za bazą, no to no, oczywiście to nie jest jeszcze poziom Angela Hernandeza, to absolutnie nie ma co obrażać tutaj naszego sędziego, aczkolwiek no poziom Oj, mistrzowski Antonio to nie jest. schodzi z butterboxu. To samo. Zadowolony z siebie Ramirez. To samo jeżeli chodzi o poziom mistrzowski, no to nie był poziom mistrzowski, jeżeli chodzi o zamach Antonego Rizzo, który pożegnał nam się z Ramirezem dosyć szybki sposób, a na pałkę wchodzi Gleyber Torres. Gleyber Torres single, potem walk. Także dosyć tak dobry występ. Tutaj no wyglądało, że ta piłka skręci w ostatniej fazie w ten lewy dolny róg strefy strajków, ale jednak została i mamy ball. Dobrze wypatrzony bez Torresa. Całkiem niezły mecz Torresa. Jeden walk, jeden strikeout oczywiście na początku po tej feralnej, po tym uderzeniu w nogę i o! Ale halo! Dlaczego tutaj Państwo nie dokończyli ciastka? No. Gdzie oni są? Gdzie oni no są? Tak nie wolno. Tutaj dużo nie, no to trzeba zrobić. Już no. Nie, no to. Nie można tak robić, nie można tak robić, nie można tak robić. Nie, no to trzeba zrobić porządek z tymi państwa, z tymi państwem. No jak tutaj ochrona znajdzie. O, może tam pan wraca, może ten pan zostawił te ciastka gdzieś na tych siedzeniach VIP-owskich. Mam nadzieję, może że to był ten pan, no i. Bo tak może, to... może, no ale jednak takie pyszności, takie ciastka czekoladowe, no nie warto marnować, szczególnie, że twoja drużyna prowadzi. A to jest za wysoki narzut Ramiresa. Mam nadzieję, że realizator może nam jeszcze pokaże te słodkości. Może znalazły wreszcie faktycznie właściciela. Mam taką nadzieję. W międzyczasie Ramirez toczy bój z Gleyberem Torresem. Piłka posłana w środek, ale Torres niedokładnie, nieczysto poszedł pod tą piłkę. I ta została posłana na lewe terytorium faul. Oj, co my tutaj mamy? Widzieć. Mięsko. Mięsko. Pytanie, co jest sztuczne, czy to jest prawdziwe? Myślę, że prawdziwe. Chociaż, trudno powiedzieć. Tak wyglądało? Doczytamy i powiemy w następnym meczu. Wyglądało tak dziwnie sztucznie, ale to jak znając Amerykanów, to mogło być absolutnie wszystko. Tak. Więc ciężko powiedzieć, jak to wygląda. Jak to wyglądało na Yankee Stadium. Ramirez kontra Torres. Kolejny narzut, Torres w środek, ale jednak piłka nie znalazła drogi na środkowe zapole. Torres cały czas w grze. No a Ramirez na pewno niezadowolony z faktu, iż Gleyber trochę nam pomęczy długo go relivera Tampy. I czy będzie złapana? Zdaje się, że... Podbieg tak, pod tak, to Shenton i złapał piłkę Austin Shenton. Austin Shenton, czujny, dobry występ Austina Shentona. Yandy Diaz może być zadowolony ze swojego zastępcy w tym meczu. Powiedz mi, proszę, czy Austin Shenton debiutował w tym sezonie, czy już dołączył do Tampy jakiś czas temu? Bo szczerze powiem, nie śledzę. Zdaje się, że teraz. No to jeżeli to jest... Dobrze go nie pamiętam, bo oczywiście jest głębokim rezerwowym. Jeżeli, ale jeżeli się, że jest nowym zawodnikiem, to... Jeżeli to jest zawodnik, który wyszedł nam z systemu farmerskiego Tampy, no to na pewno Tampa ma świetlaną przyszłość, jeżeli chodzi o pozycję pierwszobazowego. Nawet jeżeli Yandy Diaz pójdzie pod młotek i zostanie sprzedany do jakiegoś innego klubu, choćby na przykład do Yankeesów, którzy widzieliśmy już w tym okienku, że lubią sobie poczyniać na rynku transferowym, a Alex Verdugo dzisiaj bardzo lubi się z miotaczami Tampy. 3-4, fenomenalny występ meksykańskiego lewozapolowego. Naprawdę może być dumny ze swojego zapolowego Kevin Cash, piłka narzucona w środek, bez większego problemu. Alex Verdugo przeniósł tą piłkę między Isaaca Paredesa a Caballero. No i naprawdę bardzo, bardzo dobry występ Alexa Verdugo, a w siadanie może pójść teraz Jose Trevino. Tak, Jose Trevino, catcher. RBI single w piątym inningu, reszta to outy. Jest odbicie, łapie to
I czy będzie double play, druga baza zbita i... A tak, już nie ma double playa, bo były dwa auty, dwa auty i zakończono się inning. Dalej 5-1 dla Yankees. A za chwilę zobaczymy Renego Rasera, Richiego Palaciosa i Isaka Paredesa. Żaden z nich jeszcze nie zdobył hita w tym meczu. No cóż, no to albo Ramirez, albo któryś z jego zmienników będzie miał perfekcyjną zmianę, albo któryś z nich się wreszcie przełamie. No coś z tego musi być... coś z tego musi się nam zmienić. Ramirez koniec końców wyszedł z opresji tylko po singlu Alexa Verdugo. Gdzie tutaj mam Alexa Verdugo? Tutaj mam Alexa Verdugo. Szukam tutaj, żeby zapisać przy Jose Trevino groundout. No i cóż, powoli nam meczek dochodzi do końca. Mamy aktualnie, jak nagrywamy, jak transmitujemy, komentujemy ten mecz 21:51 czasu polskiego. Tak, wy to oglądacie w zupełnie innej godzinie. Tak, w Nowym Jorku gdzieś dochodzi tak w okolicach 15, teraz jeżeli dobrze liczę. W Nowym Jorku 6 godzin do tyłu, czyli 15:52. A, czyli to do... To jest 16 czy 15, bo już 15, nie słyszałem. 15:52. Czyli do 16 nawet dochodzi już, nawet nie 15. No więc w Nowym Jorku takie chłodne, zachmurzone popołudnie. U nas już oczywiście już dawno po zachodzie słońca. No i cóż, jak nastroje po aktualnie meczu Tampy? No wiem, że od strony kibica na pewno nie jesteś zadowolony z występu ofensywy, no bo jednak ci, na których Tampa najbardziej liczyła, zawodzi. Zdecydowanie nie zawodzą największe gwiazdy drużyny: Randy Rosarena, Yandy Diaz, Richie Palacios. Daje to, co może nie jest źle. Jose Caballero też tam cieszy, ale ze strony dziennikarskiej, ze strony obiektywnej, no tam pasła obok, ale dobry mecz do oglądania, to mimo wszystko, coś się dzieje, są zrywy, ten moment Arona Sivala, gdzie oddał te trzy hity i cztery punkty dosłownie w moment. A teraz Denis Santana, 6 gier w tym meczu, bilans 1-0, era 3-0. Całkiem niezła era, jeżeli chodzi o relievera Yankeesów. Tak, i bardzo dobry pierwszy narzut. Szybki fastball w lewy dolny róg i strike na Renny Marosarenie. No i drugi strike. Tym razem po sliderze. Jeżeli tutaj nic dziwnego się nie wydarzy, to z Denisem Santaną sobie zakończymy to spotkanie. Oczywiście nic nie odejmując Tampie, no ale musi Renny Marosarena wziąć się do roboty. Jeden na dwa. No i jednak strikeout. Randy Rosarena schodzi. 0-4. Fatalny występ. Już raczej nie zobaczymy Randy'ego w tym meczu. W batterboxie. No to musiałoby się wydarzyć coś niespotykanego, aby Randy jeszcze dostał szansę w tym spotkaniu. Zbliżenie na piłkę no zamroziło nam Randy'ego. Nie spodziewał się, że ta piłka gdzieś złapie dolną część strefy. Zobaczymy, co na to odpowie Jose Palacios. Przepraszam. Tak, Jose to jest Caballero. Walk w pierwszym wyniku, potem dwa auty. Mówiłem, że przed transmisją myli mi się panowie Palacios. Richie Palacios. Leniwa piłka za Oswaldo Cabrera. Ten do piłki nie dobiega, Richie Palacios ze singlem, a więc doczekałeś się, Oliwierze. Kto jest z tej trójki z pozycji 1-2-3 zdobył nam bazę. Tak, dosyć leniwa piłka, tak, opadająca za plecy Oswaldo Cabrera, ale baza to baza, nie ma co narzekać. Tak, myślałem, że do tego Alex Verdugo dobiegnie, że ta piłka leci trochę dalej, ale jednak nie, i mówiłem o walku Richiego Palaciosa, dopisujemy do tego walka single. A tymczasem Isaac Paredes. Tak jest, Isaac Paredes, o, ktoś tam tutaj z Bad Boyów Tampy sobie przeleciał za plecami. Cały czas się jeszcze nie oddał narzutu Denis Santana. O, tutaj gotowy do odrzucenia na drugą bazę. Tak, sprawdzał. Tak samo jak Richie Palacios przed swoim odbiciem walk.
i dwa auty na jego koncie. 14 RBI w tym sezonie, dobry rezultat. O, pick-off. Trzyma bazę. Palacios. Tak, to jest pierwszy pick-off, jeżeli chodzi o Santana. Już liczę, ponieważ cały czas mam w pamięci tą pomyłkę Luisa Hilla. matematyczną Luisa Hilla. Trzeba teraz pilnować już miotacze, ile tych pick-offów mają. 2-1, dobra oko Paradesa. Oczywiście też próby pick-offa od łopacza się nie liczą. Dla miotacza, żeby tutaj też nie było. I dobra decyzja sędziego, minimalnie poza strefą. Ale jednak bol. Docenione starania Paradesa tutaj, że wypatrzył, że ta piłka leci poza. No, Fajnie. wyglądało to dobrze z Wyglądało to dobrze. ręki Santany. Odbita piłka na terytorium faul i mamy pełny stan. Może to i dobrze, ta piłka trafił Isak Paredes, ponieważ widzieliśmy, że już tam wyskoczył z kolan Jose Trevino, ponieważ chciał już łapać lecącego na drugą bazę Ricciego Palacios'a. Time out dla Paradesa. Niby Chwila odetchnięcia, przygotowania się do następnego narzutu. to Jose Caballero jest tym najczęściej kradącym zawodnikiem w Tampie, a to jednak Palacios jest chętny do wyścigu z Trevino. Kolejny foul ball w lewą stronę. Zobacz, już biegł tam Już był Palacios. gotowy, a tutaj jednak foul ball i jego starania na marne. No, Paredes ma tego jednego auta tak naprawdę w zapasie, więc równie dobrze mógłby się poświęcić kosztem swojego kolegi z drużyny. To już druga próba kradzieży, no i druga przerwana przez Paredesa. Muszą się panowie dogadać. Kolejny foul ball. Walczy Paredes, trzyma długo Santanę. Nikt z nich nie chce odpuścić. Tak, no i tak samo jak i Trevino Tak, i tutaj mamy i terminarz Palacios na meczów. tym cierpią. Tak jest, terminarz meczów Yankees. Seria z Oakland Athletic, potem seria z Milwaukee. Seria dywizyjna z Baltimore. Seria z Orioles na wyjeździe to będzie bardzo trudna Tak, a tutaj. seria. No, mimo wszystko foul ball, ale tutaj na styku. Gdyby to był fair ball, no dobrze by to wyglądało dla Rays. Bieg już nam. Nie, na pewno niezadowolony jest Richie Palacios z tego, co wyprawia Isaac Wystartował na Paredes. pełne i znowu się trzeba wrócić. Tak, no tutaj już chyba z cztery takie sprinty do drugiej bazy zaliczył nam Richie Palacios. I jeden szybki powrót na pierwszą bazę. O, nie wierzę, po prostu. Ależ musi być zły Richie Palacios. Po który O, pierwszy raz matko. biegnie, ale jest pełny energii, pełny No i gotowości do jest biegu. deprymowany to na pewno Richie Palacios. Zobacz na jego wyraz twarzy. Jest niezadowolony z faktu, że Isaac Paredes tak dzielnie walczy o tą piłkę. No i musi cały czas Richie Palacios wracać na pierwszą bazę. Oj, kradnie bazę i to samo, po raz kolejny. O matko, nie mogę. Dawno nie widziałem takiej sytuacji, w której biegasz. To już chyba czwarte podejście do kradzieży, jak nie piąte podejście do kradzieży bazy. Już nawet trener się uśmiecha, Tampy. No muszą tutaj z Izakiem Paredesem sobie dogadać się, czy w końcu kraść, czy nie grać. No Izak za wszelką cenę nie chce oddać tego pojedynku przeciwko Santanie. Oj, I jest to łok! jest Dopiął walk. swego! Dopiął swego. Richie Palacios na drugiej bazie, ale tutaj poprzez kradzież, bo wystartował. I tak samo walk. No właśnie, to nie będzie kradzieży, ponieważ Tak, to no będzie jednak. traktowane jako po prostu, nie, jako nic. Tak, ale zobacz, Isaac Paredes zdobył swego, a Richie Palacios i tak zdobył tą drugą bazę. Tak. No na pewno, mimo wszystko, po zejściu z baz do dugoutu, panowie będą chcieli sobie porozmawiać na ten temat. No bo no, dużo sił zmarnował Richie Palacios na tych sprintach. No tam spokojnie z 4 czy 5 tych sprintów Richie wykonał. Tak, trzeba się jeszcze wrócić. Jest to na pewno męczące, takie sprinty w krótkim czasie. A teraz Austin Shenton 0 na 2 do tej pory. 18 na rzut Santany. No i pierwszy strajk.
Strike one. Drugi łok z rzędu Isaaca Paredesa. Tak jest. Dwa wyjścia na bazę, dwa poprzez base on box. Tak jest. I 0 na 2. Z takim bilansem skończy nam mecz Isaac Paredes. Santana Contashenton dużo za niski ten narzut, jeżeli chodzi o Denisa Santana. I jeżeli tutaj będzie out na Austinie Shentonie, no to może być naprawdę ciekawa sytuacja. Znowu będzie sytuacja typu dwóch zawodników na bazach i dwa outy. Ileż to razy już mieliśmy takie sytuacje w tym meczu po jednej i po drugiej stronie. Pilnuje Santana, Palaciosa, Shenton, prosto rękawicy Cabrery. Pięknie Cabrera, szybki refleks. Jeszcze złamany kij przy okazji. Tak. U Austina Shentona. No i też to pokazuje, z jaką siłą uderzają pałkarze, że takie kije z drewna takiego choćby świerkowego, czy innego dębu, które jest tam, czy klonu, które są niesamowicie wytrzymałe, no potrafią rozszarpać się na strzępy przy takiej sile. A mimo wszystko jeszcze Oswaldo Cabrera dał radę tą piłkę złapać. No i czas na Amedo Rosario. Dwa auty, zawodnicy na pierwszej i drugiej bazie. Tak, Amedo Rosario do tej pory jeden single, jedna baza zdobyta także przez błąd. A teraz czy będzie ta piłka złapana? Zdaje się, że nie. Daleka piłka na outfield. Richie Palacios na trzeciej bazie czy z punktem? Zdaje się, że z punktem biegnie za Paredes. I tak, 5 do 3. Rysi wracają, w końcu jakieś tchnięcie ofensywy. Piękne odbicie. Amed jednym, Rosario. Jednym zamachem Amed Rosario pozbywa się swoich kolegów z bazy. No i to jest teraz moment, na który ze mną Palacios, jak i Paredes mogło sobie pogadać. Nie teraz pół żartem, a pół serio. Fenomenalnie znalazł lukę między Verdugo a Judge'em Amed Rosario i posłał piłkę tam, gdzie dokładnie tego chciał. Zarówno Paredes, jak i Palacios spokojnie dobiegli na bazę domową. A Amed Rosario przy dwóch autach pokazał, że jest naprawdę w fenomenalnej formie. No i Yankeesi musieli uruchomić Gonzaleza. Zauważyli, że wymyka się mecz Santana spod kontroli i raczej tego meczu niestety Denis Santana nie dokończy. No chyba, że jakimś cudem przekona nam Kevina Casha i resztę sztabu trenerskiego. Wyglądało, jakby ta piłka weszła nam do gry od Curtisa Meda. Curtisa Meda, pierwsza baza zdobyta przez Interference Catchera. Potem ukradł jedną bazę. No tak, była taka trudna piłka dla outfieldu, tak pomiędzy lewego, a pomiędzy środkowego. Za polowego. Fala idealnie w momencie tak, narzutu. Tak, ale nie wiem, co bardziej je rozproszyło Denisa Santana, aniżeli miało to działać przeciwko Medowi. O, jest odbicie i mamy kolejnego hita, back to back hit dla Rejsów i będzie bieg na bazę nową, nawet nie próbują bronić i mamy 4 do 5, ależ tam się robi mecz, jak mówię. Ależ tam się robi mecz, wracają nam Rejsi za światów, wracają z sytuacji, można byłoby powiedzieć, beznadziejnej, ze straty 4 punktów do ustnej zmiany, a Denis Santana, ten, który miał wprowadzić spokój w szeregi Yankeesów, staje się ofiarą, staje się oprawcą, no nie oprawcą, ale właśnie ofiarą, a oprawcami stały się płaszczki, stali się Rejsi, a jednym z nich jest właśnie Curtis Meade. Wyszedł Kevin Cash teraz do Denisa Santany. Nie wierzę w to, aby zostawił Santanę na boisku. Mamy rozpiskę, kto ile narzutów oddał w poprzednim tygodniu. Tak, tutaj rekordzistą za jednym razem Cody Morris, 37 we wtorek. Niewiele mniej Luke Weaver, którego już dzisiaj mieliśmy okazję oglądać, a jednak Denis Santana został na boisku. No ale i cóż, Ben Rodwert, rezerwowy catcher, póki co jeszcze nic nie odbił w tym meczu, nie odbił tak żadnego homerana w tym sezonie. No i cóż, może czas na ten pierwszy, może fenomenalnie czas. Wygląda ofensywa, Rejs, jest próba kradzieży, na safe, drugiej bazie i bezpieczny, druga ukradziona baza, bezpieczny, fenomenalny występ Curtisa Meada, jeden hit, dwie ukradzione bazy, w tym ta teraz. Trevino tak niezadowolony. Dobrze. Piłka ma problemy z tymi
Ma problemy z tymi rzutami. Curtis, przepraszam, Jose Trevino na drugą bazę. To chyba dwie próby kradzieży i dwa złe narzuty, jeżeli chodzi o Trevino. Teraz Rodbert pod Aaron Judge, Hura Soto. Pod Juana Soto, ale ten miał prędkość, aby tą piłkę złapać. Wyszedł z opresji. Może nie bez, może nie oczywiście nietykalny, ale zdążyli Yankeesi utrzymać ten punkt przewagi. Będzie na ten moment tylko i wyłącznie górna połówka dziewiątej zmiany, ale zanim górna połówka dziewiątej zmiany, musimy jeszcze dokończyć tą ósmą, a wtedy Yankeesi rzucą wszystkie siły do ataku. Oni dobrze wiedzą, że teraz z tego spokojnego meczu zrobiła nam się nerwówka. Tak, mamy kontakt, Tampa przegrywa tylko jednym punktem. W końcu tak odblokowali się ofensywnie, pozdawali trochę tych hitów. Jak w tym inningu myśmy tutaj back to back, może to ich jeszcze pociągnie i jeszcze w tej dziewiątej zmianie pokażą, na co ich stać. Może to się jeszcze wiele wydarzyć. I niepowiedziane, wcale niepowiedziane, że zakończymy ten mecz na dziewiątej zmianie. No, zobaczymy, zobaczymy. Poprzedni mecz skończył nam się dopiero po 10. Chciałbym zobaczyć dogrywkę w tym meczu, bo wreszcie nam się trochę więcej dzieje w ofensywie. Wcześniej widzieliśmy naprawdę fajne sytuacje defensywne. Bardzo dobre zachowania obu miotaczy, starterów. No, oczywiście dopóki nam... nie stracił, nie spuściło się powietrze z Arona Sivala. Wtedy ofensywa Yankeesów bezlitośnie to wykorzystała i dla Sivala mecz skończył się przedwcześnie, gdyż nawet nie dokończył nam zmiany numer 5. No i po Luisie Hillu, Luke Weaver miał chwilę grozy, ale udało mu się dokończyć swoją zmianę. Tak naprawdę nietykalny, bo tylko jednego zawodnika wpuścił na bazę podczas swojej przygody na Yankee Stadium. No, Denis Santana nie może tego samego powiedzieć, co jego poprzednik. No i to już jest pewne, że na dziewiątą zmianę Kevin Cash będzie musiał poszukać zastępstwa za swojego relievera. Tak, tutaj rozpisane piąty inning, dzięki z trzy hity. Alex Verdugo, Trevino i Osvaldo Cabrera. Tutaj z piątej fajną, zmiany. Tak, z piątej zmiany fajną grafikę, jak leciał i z jaką prędkością. Widzieliśmy tę prędkość wylotowa pocisku Alexa Verdugo 108 mil na godzinę, czyli jakieś 180 km na godzinę. Istna rakieta. Naprawdę istna rakieta posłana nad głowami infieldu. Reis za to Osvaldo Cabrera. Zmusi. Pięknie! Make the catch. Randy Arozarena, piękne złapanie piłki. Fenomenalnie Randy Arozarena wyciąga z opresji Ramireza. Zobaczmy jeszcze raz. No Randy jest niezastąpiony na outfieldzie. Dzisiaj tak samo jak i Shenton w infieldzie. Fenomenalnie radzi sobie kapitan Zapola Tampa Bay Rays. W wyskoku złapał tą piłkę. To dodało jeszcze większej trudności dla Randy'ego, ale już nie takie piłki Randy do zera na swojej karierze łapał. Anthony Volpe 0 na 4 w tym meczu. Nie jest to idealne spotkanie dla shortstopa Yankees. O, tutaj łapie to Paredes, Shenton, pewnie. Kolejny out. Tak jest, mamy jeszcze raz powtórkę. Powtórkę sytuacji, tutaj bardziej reakcja Ramireza. Tak, no nie wierzy w to, że... zaskoczony tym catchem. Tak, to teraz pokazuje wsparcie dla Randy'ego, widać, że ciężki w szoku, że... Czapki no, z głów, tak jeszcze... dosłownie. Dosłownie, czapki z głów dla Randy'ego. To była akcja klasy światowej, jeżeli chodzi o środkowo-zapolowego rejs. No kto wie, czy gdyby nie on, no to by tam mógł być double dla Osvaldo Cabrera, na pewno. Zdecydowanie. A teraz Juan Soto. Tak samo bez hita w tym meczu, ale z jednym walkiem na samym początku meczu. Coś łączy jedynki i dwójki zarówno Yankeesów, jak i rejs. Żadne z nich nie miało hita w dzisiejszym meczu. Naprawdę cienko pierwsza dwójka odbijających nam się spisuje zarówno u gości, jak i u gospodarzy. Dopiero hitów możemy szukać przy trójkach, przy Richie Palaciosie oraz przy Aaronie Judge'u. Chociaż u Richiego również musieliśmy długo czekać, aby ten dostał się na bazę. Zobaczymy, jak długo będzie musieli czekać na Juana Soto. Kolejny mocny kontakt, ale do tyłu. Niezadowolony Juan Soto z tego narzutu. Dobrze wiedział, że mógł dużo więcej
wyciągnąć z tego fastballa posłanego w górną część strefy przez Ramireza. Juan Soto kontra Ramirez. Stan 1-2. Jest strikeout! Kończymy ósmy inning. Niezadowolony Juan Soto. Niezadowolony, będzie jeszcze dyskutował z sędzią oczywiście, ale tutaj nie ma już co, nie ma prawa do zmiany tej decyzji. Ósma zmiana, Ramirez na czysto kończy tą zmianę ze strikeoutem na Juanie Soto. No i cóż, no jak żeby lepiej, że tak powiem, zakończyć swój pierwszy start, swoją pierwszą przygodę w tym sezonie, jak nie na strikeoutcie, na samym Juanie Soto. Tak, bardzo zadowolony Ramirez, Juan Soto rozczarowany, ale była trudna piłka do dostrzenia tak na granicy strike zone'u, jak widzieliśmy, wylądowała ta baseballówka. A już teraz odbijałem rejsi, można powiedzieć, swoimi tak największymi gwiazdami, Jose Caballero, Yandy Diaz i Randy Arozarena. No, ostatnia nadzieja dla Rays. Co do tego Yandiego, to mam małe wątpliwości, jeżeli chodzi o... Znaczy, no, gwiazda oczywiście statusu gwiazdy tutaj nie bagatelizuje. Yandiego Diaza, absolutnie, ale nie wygląda to dobrze. No nie, no dzisiaj to nie jest ten Yandy Diaz, którego kojarzę z wielu skrótów meczów, czy też z czy to kompilacji, czy to ze skrótów meczów Tampy. Podobnie też, jeżeli chodzi o Randy'ego. Dwa strikeouty, jeden flyout. Jeżeli chodzi o Randy'ego. Coś mi tutaj umknęło chyba, bo Randy miał 3 podejścia na pałkę, czy 4? 4. 0 na 4. Tak, coś mi tutaj umknęło. Gdzieś mi tutaj jedno podejście na pałkę Randy'ego umknęło, ale to było chyba grano po prostu, jeżeli chodzi o Randy'ego. Tak na to się zanosi, bo raczej Randy na bazę nam się nie dostał. Tu widzimy coverage cam, zawodnicy Yankees wbijają piątki ze swoimi kibicami. Kibice pamiętają takie chwile. To w każdym sporcie jest absolutnie świetny moment, żeby kiedy się spotyka z komentatorami, z scenerami, z legendami klubu, grającymi aktualnie, czy już byłymi zawodnikami klubowymi, a to już jeszcze będąc na samej murawie. Tu już widzimy na telebimie Yankee Stadium Jose Caballero, a tutaj Victor Gonzalez. Gonzalez. Era bardzo dobra, 1.23. I zaczynamy od strajku na Jose Caballero. Zaliczył już dobry występ Jose Caballero. Może być jeszcze lepiej. Czy Gonzalez doprowadził do zwycięstwa? I drugi strajk. Drugi nietrafiony swing. No cóż, z takich częstych ataków słynął nam dzisiaj Yandy Diaz, nie Jose Caballero. Tak, szczególnie na początku. Yandy Diaz tam machał wszystko. A tutaj taka piłka bliska. Wystarczył się trochę Jose Caballero, ale jednak nie trafia go. Na całe szczęście dla niego. Tam poszłoby chyba w okolicach buta też palców. Jose. Jest odbicia jednak na terytorium. Faul. I musi się Gonzalez pomęczyć jeszcze. To raczej wydaje mi się, bardziej się męczy Jose Caballero w tym momencie, patrząc na jego Gonzalez postawę. Tak, dopiero wszedł na boisko. Tak, Caballero zmęczony, poddenerwowany. I pod dużą Jose presją strikeout. Kończy występ w tym meczu Jose Caballero, niezadowolony z siebie. No ale tutaj nie ma co mieć pretensji do sędziego. Tutaj Gonzalez idealnie umieścił piłkę w dolną część strefy. Nawet jeżeli naprawdę byśmy musieli szukać tutaj pretensji do sędziego, no to po prostu się nie da. Idealnie umieszczony narzut przez Wiktora Gonzaleza. A już teraz no i ten na Cordero Yandy Diaz od razu strikeout, taki na krawędzi, na styku. Widzimy 0 na 4, ground out, 2 strikeout, 1 flyout. Niezadowolony z siebie Yandy Diaz. Chce pokazać, na co go stać. Ostatnia szansa w tym meczu. Tak jest, ostatnia szansa dla Yandy'ego Diaza. Albo skończy z bilansem 1 na 5, albo 0 na 5. Nie będzie tutaj półśrodków. No, chyba że będzie walk. No to wtedy jednak ten bilans 0 na 4 przy nazwisku Yandy'ego pozostanie. No, zawsze, jeżeli chodzi o statystyki tegoż oto meczu. 1-1. Uderzona piłka. Narzut sam środek. Miał szczęście Wiktor Gonzalez, że Yandy tutaj źle ocenił ten narzut, albo też nieczysto trafił piłkę lecącą
Od hiszpańskojęzycznego miotacza. 1, 2, 1 out. Yandy Diaz, piłka do dolnej strefy. Złapał ją Gleyber Torres prosto do Antonego Rizzo. Nie miał szans tutaj. Yandy Diaz super popisał się Gleyber Torres w tej sytuacji. Z zimną krwią przeanalizował całą sytuację. Zobaczył, w którym obok, momencie... No, obok stopy, prawie trafiła w stopę ta piłka Gonzalesa. Gleyber Torres przymierzył i tutaj widzimy, ależ piękne złapanie. To jest klasa. To jest klasa Gleybera Torresa, jakby nie patrzeć. No to jest drugobazowy światowej klasy. No a teraz. Bez marginesu błędu, idealny narzut Gonzalesa, piękny. W lewy do dróg. Randy Arosera na. Trzy strikeout. Tak, trzy strikeout i lineout. Tak jest, także to już złote sombrero na głowie Randy'ego Arozareny, czyli oczywiście trzy strajkauty w jednym meczu. Randy Arozarena, piłka na zapole. Tutaj dwa auty, 0-2, jeden strajk dzieli Yankees od zwycięstwa serii z Tampa Bay Rays i zwycięstwa tego meczu. Victor Gonzalez kontra Randy Arozarena, 0-2, 5-4 dla Yankeesów, na rzut zdecydowanie za niski. Randy Arozarena 0-4. Czy będzie 0-5? Kolejny ball za niski. Szuka agresji u Randy'ego Arozareny Gonzalez. Poczuł się bardzo pewnie Victor Gonzalez. Randy dobrze wie, że nie ma prawa sobie pozwolić na takie głupie narzuty. Kolejny był ball, to jest zdecydowanie wyraźny. I mamy pełny stan. Czy Richie Palacios będzie miał jeszcze okazję wejść na kija? Randy Arozarena chce robić wszystko, żeby ta okazja dla niego jeszcze była. Gonzalez kontra Arozarena i foul ball. Już tak widziałem oczami wyobraźni piłkę lecącą gdzieś na prawe za pole. Ale jeszcze Victor z Randy muszą powalczyć. Randy Arozarena, kolejny foul, a ta piłka wydawała się tak samo. Dobrze lecąca na lewe za pole, ale jednak zbyt w lewo. Randy'emu kończy się ląd, z tego co mi się wydaje. Coraz więcej narzutów, a Gonzalez z każdym narzutem coraz bardziej pewny. Tak, coraz bardziej się rozkręca. Gonzalez, mimo że to końcówka meczu, jego 17 narzut teraz. I mamy kolejny foul ball. Tak, wydawało mi się, że przez chwilę, że była komenda strike u sędziego, ale jeszcze nie, cały czas na stojąco kibice na Yankee Stadium czekają na ostatni narzut Victora Gonzaleza w tym meczu. I jednak walk, Richie Palacios dostaje tę szansę. Randy Arozarena po raz pierwszy w tym meczu na bazie. Nie poprzez hita, ale myślę, że nie narzeka tak samo na walka. No cóż, no jak się nie ma, to się lubi, co się ma. Jose Palacios, Richie Palacios, ach, cały czas mi się ci Palaciosy mylą, wybacz mi, proszę bardzo, Oliwierze. A nie, będzie pinch hitter za Richiego Palaciosa, a więc tutaj nie zobaczymy jednak Richiego. Czyżby Harold Ramirez, średnia 259, 20 meczów w tym sezonie, 1 home run, 9 RBI, troszkę nie wiem... Czy to jest dobra decyzja? Patrzę na to, że mamy dwa auty w tym meczu. Zobaczymy, czy Victor Gonzalez zostanie jeszcze do końca tej zmiany. Czy jednak Kevin Cash? Nie, jest motywują teraz Victora Gonzaleza. Będzie chciał domknąć ten mecz closer Yankeesów. No cóż, no musi zapełnić lukę Victor Gonzalez po Aroldisie Chapmanie. Średnia 363 przeciwko leworęcznym. Od 2022 roku najlepsza w MLB. To jest bardzo duża zaleta. Tak. Bardzo duża zaleta dla Harolda Ramireza. Ramirez kontra Gonzalez. Dwa auty. Na pierwszej bazie Randy Arozarena. Pierwszy narzut w dolną część strefy. Dobry change-up. Dobry change-up. Musi się, no właśnie, powiedziałem, musi się rozgrać Harold Ramirez, ale nie ma tego czasu. Ramirez, on ma... Trzeba działać, to już... Ostatni moment.
Każdy narzut może być tym ostatnim. Ramirez zaatakował piłkę, ale zdecydowanie za bardzo w prawo. I ponownie jeden strajk dzieli Yankees od zwycięstwa w tej serii. Znowu kibice stają, całe Yankees Stadium staje. Wszyscy zawodnicy, trenerzy przy obu dugoutach również już stoją. Ramirez kontra Gonzalez, 0-2 atakowany narzut przez Ramireza. Agresywnie. Harold Ramirez to nie jest ten sam typ zawodnika co Randy Arozarena. Tutaj już jest od razu agresja, tutaj nie pozwala sobie na bole Harold Ramirez. On dobrze wie, że bez hita nie wyjeżdża z Yankee Stadium. 0-2 zaatakowana piłka. Foul bardzo podobny. Powtórka z rozrywki, no i to jest to, o czym mówiłem. Ramirez jest nastawiony koniecznie na hita. Randy Arozarena nie grzeszy jakoś bardzo dużo szybkością, więc tutaj nie spodziewam się kradzieży. Szczególnie przy dwóch autach to byłoby bardzo głupie zachowanie. Ramirez kontra Gonzalez, 0-2. Piłka odbita do Gonzaleza, ten się musi spieszyć. Zbierze Mazowego, jest out! Koniec meczu w fenomenalnym stylu. Ależ Victor Gonzalez. Yankees dają radę. Kończą to spotkanie Victor Gonzalez i Anthony Rizzo bardzo na styk, ale jednak zobaczmy to jeszcze raz. Biegł jeszcze Randy Arozarena. Odbiła się ta piłka od Victora Ramireza. Na wślizgu jeszcze leciał Harold Ramirez. To nie ma mowy o sprawdzaniu. Blisko było w ogóle, żeby złapać tą piłkę z powietrza. Łapacz, notaż Yankees. Taką lewą ręką to, że nie było czasu na tutaj dokładne. Tutaj na dokładne przymierzenie, takie tutaj dorzucenie, ale na czas i kończą to Yankees w końcu. Tak, to jest narzut idealnie, taki bez namysłu, taki odruchowy. Taki dowyczyt, tak, odruchowy narzut. Oczywiście to nie było mowy o sprawdzaniu tego sprintu, ponieważ Harold Ramirez był za piłką. No i Victor Gonzalez dokończył dzieła zniszczenia. Yankeesi nie bez problemu, ale utrzymali przewagę nad Tampa Bay Rays i wygrywają całą serię 2-1 i ja ten bilans. Mecz wygrywają 4-5 i ma ich bilans w tym sezonie wynosi 15-7. A nie 13? Nie, teraz 15. 15-7, a Tampa z bilansem 12-11. Widzimy MVP. W hitach Yankees 9, Tampa 5, a w błędach Tampa bez wymuszonego błędu. Bez niewymuszonego błędu, a Yankees 3, ale mimo wszystko wygrywają. Ale było gorąco, mimo wszystko. MVP wybrany Luis Hill. Ja bym na równi z Luisem Hillem dałbym również Alexa Verdugo. Jakie są twoje typy jeszcze na MVP, zanim skończymy transmisję? Myślę, że takie same. To oczywiście musi być to ktoś z Yankees, bo ponieważ wygrali, Luis Hill zrobił dobrą robotę. Myślę, że zasłużył. I tymi słowami kończymy relację, żegnamy się z Yankee Stadium. Ja się nazywam Jakub Kozłowski, bardzo miło było mi ten mecz komentować, a razem ze mną ten naprawdę bardzo przyjemny do oglądania mecz skomentował Oliwier Zagajski. Dziękujemy za oglądanie, zapraszamy do następnych meczów.